Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutoutu. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Rozpoczynamy siódmą sesję, jesteśmy w Uppsali, jesteśmy po wydarzeniach w siedzibie, po wydarzeniach dosyć gwałtownych, powiedziałbym, ale nie ja będę przypominał dzieje. Wszak mamy annały do zapisywania annałów, a zapisuje je Tove Blomqvist. Oddaję głos. Dzienniki Tove Blomqvist, żony podróżnika i geografa Konrada Blomqvista, obecnie pełniącej rolę widzącej na zamku Gyllenkreutz w Uppsali. Pisze te wspomnienia, gdy zachodzące słońce jeszcze grzeje mnie przez szyby małej biblioteczki naszej siedziby. Książek, papieru i tuszu jest w tym miejscu mnóstwo. Oraz dużo jest dziwnej ciszy i dziwnych odgłosów między ścianami. Chyba już mój stary umysł szwankuje. Nie dość, że nie mogę spamiętać wszystkich wydarzeń z ostatnich dni, to jeszcze te dźwięki ze ścian. Coś mi syczy w głowie i drapie od spodu czaszki. Wystawiłam mleko Matyldy, co by sprawdzić, czy to nie duchy. Mleko zniknęło. Może to kocur? Podróż oraz tajemnice z Grastrapor pamiętam trochę jak przez mgłę. Może to wina tamtejszej pogody, dziwnego kwaśnego deszczu. Może za dużo chleba zjadłam? Pogrubiona notka. Nie jeść świeżego chleba na noc. Być może przemarzła w drodze powrotnej do Uppsali. Wspomnienia zmieszały mi się w głowie jak warzywna zupa. A wszystko przez natłok wydarzeń w naszej siedzibie. Nie zdążyłam nawet ochłonąć po jednym, a już emocje i wydarzenia w zamku Gyllenkreutz walnęły mnie jak wałek dobrej skandynawskiej gospodyni. Nadal trzęsą mi się dłonie. Głównie na myśl o bladej, zmarzniętej prawie na śmierć twarzy naszego drogiego ogrodnika Hansa. Znalazłam go na zewnątrz, na śniegu. Nieprzytomnego. Algota Friska, ciężko pobitego, odkryłyśmy z Matyldą w salonie. Biedny Frisk. Czym sobie zasłużył na takie traktowanie? Ale gdzie ja to skończyłam? Aha, trudno spamiętać. Tyle emocji i tyle informacji.
I jeszcze te dźwięki za ścianą. Nie pomagają mi się skupić. Chyba to ten kocur jednak robaki łapie. Dopisek. Poprosić Algota, gdy mu opuchlizna z oka zejdzie, aby sprawdził, czy aby ściany nie są podwójne. Bo się jeszcze kocur utknie i będzie ambaras. Wracając do opowieści. Napadnięto nas. Czterech nieznanych osobników włamało się do posiadłości. Algot i Hans wspaniale ich opisali. 30-letni mężczyzna. Mądry, elokwentny, dziwnie chodził. W nawiasie chyba kulał? Walczył z naszym wspaniałym ogrodnikiem Hansem. Szyja napastnika jeszcze jest naznaczona oparzeniem w kształcie dłoni Forestera. Kolejny, starszawy, niski, łysiejący, aż z bokobrodami dżentelmen. Zdecydowanie dowodzący tą akcją. Bardzo dystyngowany i elegancki. Oprócz tego 30-letnia kobieta. Pełna dostojeństwa. Jej ruchy i obycie według panów świadczyły o szlacheckim wychowaniu. Bardzo radosna, mimo straszliwych okoliczności, dziwnie podekscytowana zajściem. Zupełnie jakby brała udział w jakiejś wspaniałej przygodzie. Jeszcze 20-letni młodzieniec, okularnik, atletyczny i sadysta. To on torturował Algota, nucąc przy tym najnowszy przebój muzyczny wprost ze stolicy. Puszysty śnieg na ulicach Sztokholmu. O. Z opowieści Friska wyniknęło, iż po bardzo nieprzyjemnych torturach, w nawiasie biedny Frisk, dobry Algot próbował stawić opór. Wspaniały chłopiec. Włamywacze dostali się do ukrytej dobrze biblioteki. Zabrali tylko jedną pozycję. Było nią dzieło Lineusza, Homo Ferus, czyli człowiek dziki, opisującą mityczne stworzenia z północy Skandynawii. Ciekawe, że ktoś zadał sobie tyle trudu, tyle włożył energii, aby zabrać taką rzecz. Czy to byli widzący? Dlaczego po prostu nie przyszli pożyczyć tej księgi? Czy w tym dziele są ukryte tajemnice, o których powinniśmy wiedzieć? Co, jeśli wiedza zawarta w niej może być przyczyną jakiegoś zła lub występku? Przeciwko Wesen na przykład. Czy tym razem powinniśmy bronić Wesen przed ludźmi, a nie odwrotnie? Dopisek. Ciekawe, czy magiczny kod Dirmy podsłuchiwał. Można by z niego wyciągnąć może jakieś informacje. Te detektywistyczne sprawy postanowiliśmy od razu zostawić w rękach naszego elokwentnego i sprytnego detektywa. Richard ochoczo zajął się dochodzeniem. Swoją drogą martwi mnie trochę, że pan von Ascheberg jest aż tak błyskotliwy i przewidujący. Gdy poznaliśmy się po raz pierwszy, te wiele lat temu, gdy przesłuchiwał mnie w sprawie tej dziewczyny, Indry, wydawało się, że jest tylko wypudrowanym i eleganckim młodziakiem, który chce pokazać światu, jak bardzo bogaci są jego rodzice, jak wiele wie on, a nie inni. Okazuje się jednak, iż jego rodzina naprawdę jest dość zamożna, a sam Richard zaiste ma głowę na karku. Potrafi łączyć fakty. Absolutnie niezwiązane. Czy dlatego wtedy nad rzeką Njalwa podczas pikniku tak dziwnie na mnie patrzył? Gdy jego wzrok zawieszony był na mojej osobie, czy świdrował mój umysł? Czy czytał moje myśli? Czy widział tamten wieczór? Tamto bagno? Czy zna moją tajemnicę? Dlaczego nie odwracał wzroku? Tylko patrzył. Dopisać. Popytać. Podrążyć. Nie wzbudzać. Podejrzeń.
Sprawa kradzieży księgi na pewno nas mocno połączy. Mamy kolejny wspólny cel. O motywacjach i tym podobnych próbowałam rozmawiać z doktorem Niklasem oczywiście. Boję się trochę jego wybuchów złości, ale trochę mnie też fascynuje. Jak on to robi? Skąd ma ten ogień? Jak potrafi nad nim panować? Skąd wie, kiedy przestać bić, uderzać psieczewnika, kiedy przestać uciskać jej ktaniarz, knykcie zbieleją, aż jej usta zrobią się sine, a oczy podbiegną krwią, aż zwietrzeje jej opada bezwładnie. Mój Boże, jak się zatrzymać? Jak potem zapomnieć? Dopisek podkreślony. Doktorze, czy kiedykolwiek kogoś zabiłeś? Jak zapomnieć o Indrze? Uff. Jako stara, niespełna rozumu kobieta z kozą często mam okazję wejść to tu, to tam. Czasami podsłuchuję. Słyszę rozmowy Liv i Algota. Tych dwoje dzieci. Trochę przestraszonych, trochę smutnych. Chowają się przed światem, przed sobą. Słyszę Ricarda von Ascheberg, gdy nakręca, a potem puszcza taką swoją dziecięcą pozytywkę. Jest zamknięty w małym biurze w naszej siedzibie. Czy on po cichu płacze? Słyszę doktora, gdy uderzając w piwnicy wypchany sianem worek, wymawia kolejno jakieś imiona. Czy ja to słyszę? Czy to się dzieje naprawdę? Czy to coś w ścianach mówi? Ach, zapomnijmy o głosach, bo oto doktor przyprowadził do zamku młodą dziewuszkę. Brzemienną w dodatku. Trzeba się będzie nią zająć. Pomóc. Doktor ma chyba jakiś plan. Przyznać trzeba, iż zupełnie nas to zdarzenie podzieliło. Wytrąciło nas z równowagi. Bo jakże mamy chronić młodą ciężarną w domu, którego tajemnic nie znamy i który dopiero co został napadnięty? A w dodatku pewnie zaraz znowu wyjeżdżamy. Wspaniale. A więc tak, wieczorem doktor Niklas Johansson przybywa z Ilwą, brzemienną młodą dziewczyną, ale przynosi też gazetę. I po waszej rozmowie na temat tego, czy Ilwa powinna, czy nie powinna nocować w Jelenkreutz na zamku, zajrzeliście do tejże gazety. I to będzie początek naszej nowej tajemnicy. Nieco zaburzymy porządek działania. Jeśli chodzi o przygotowania i poczynienie sobie przewagi, zrobimy to po pierwszej scenie, bo wrzucę was za pomocą techniki hard framingu na miejsce zbrodni. Jest to na tyle niedaleko zamku, że co powiecie na to, żeby po przeczytaniu tego artykułu i zrobieniu stwierdzacie, żeby tam podejść, zobaczyć, czy coś jeszcze na świeżo da się zobaczyć. Mamy w pamięci nasz nowy zasób siedzibowy, czyli posterunkowego. On nazywa się Kim Olsen i jeśli chcielibyście z niego skorzystać, to zróbmy tak. To pewnie... Albo inaczej, fajnie, gdyby korzystając z niego wiedzieć, skąd my go znamy, dlaczego jest nam przychylny. Może to przeszłość zawodowa Ricarda von Ascheberga, to chyba taka najprostsza droga, ale każdy pomysł będzie dobry. I cóż jeszcze, z rzeczy, które przypominałaś Tytowe, Tykatano w annałach, jako że graliśmy naprawdę dawno, to chcę jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, która możliwe, że ty też ją czytałeś, ale nie usłyszałem, że kiedy tropiliście informacje na temat książki skradzionej Homo Ferus,
to pojawiła się informacja o tym, że na początku wieku doszło do wielkiej bójki tutaj w towarzystwie, pożaru i Lineusz odszedł. Ale jest też informacja, że księga ta jego spisana trafiła do biblioteki uniwersyteckiej w Uppsali i została tam zdeponowana, co byłoby... leżałoby jakby w sprzeczności z tym, że tutaj stąd ci złodziejaszkowie ją ukradli. No ale jest to rzecz, która może się przyda, może będzie jakimś tropem dla was. Oraz jeszcze raz przypominam, że Gazeta Upsalska, wydanie popołudniowe, przepraszam, wieczorne, napisało, że nad brzegiem rzeki Fyrison odnaleziono mężczyznę w sile wieku, z rozszarpanym gardłem, zadrapaniami na klatce piersiowej. I jest to taki hot news. A autorem artykułu jest ten sam dziennikarz, który pisze o twojej tajemnej Richard von Ascheberg sprawie. Możliwe, że miałem o tym nie mówić. A więc wyobraźmy sobie brzeg rzeki w środku miasta Uppsala. Wieczór jest około 21, więc jest absolutnie ciemno, bo to grudzień. Chlupa od kilku dni. Niby pada śnieg, ale on wytrzymuje na powierzchniach tylko chwilę, ale nie ma jeszcze mroźnych pogód, w związku z czym się szybko roztapia. Dwójka policjantów upsalskich przechadza się nieopodal jednego z mostów przez Fyrison i to sprawia, że podpowiada wam ewentualne miejsce. I kiedy tam przychodzicie, to rzeczywiście na takim dzikim brzegu, pewnie wiosną i latem porośniętym wyższymi trawami, a teraz takimi zwiędłymi, powygniatanymi, jest miejsce, w którym jest spora plama ciemnej teraz już krwi, pomieszanej z błotem i z barwą nocy, z ciemnością. Zwłoki zapewne zostały zabrane stąd, wywiezione. I czy chcielibyście coś zrobić? A jakie są źródła światła? Latarnie, które są wzdłuż drogi równoległej do rzeki. Trochę księżyca, nie w pełni, przepraszam, właśnie księżyca takiego pełnego, który mocno oświetla sprawy, trochę gwiazd. Jaka jest odległość od rzeki do drogi? Od rzeki do drogi jest taki skośny, delikatny opad i to jest 30 metrów, 40 metrów. Niespecjalnie dużo. Czy tam jest roślinność, czy tylko śnieg? Tam jest roślinność, właśnie taka wersja zima, czyli króciutka, niziutka, zadeptana. Ale jakichś tam krzaków, drzew nie ma? Trochę jest, tylko to nie jest taki pas po prostu zarośli, tylko tutaj akurat jest trochę bardziej łyso. Możliwe, że tędy schodzą, albo kiedyś schodzili rybacy, żeby wejść do łodzi jakiejś, a tam znowu są jakieś krzaczory. Bardzo rozmaicie to się zmienia. Jaka to jest okolica miasta? To jest jakieś obrzeża, centrum? Tak, to są północne obrzeża miasta. Właściwie za rzeką już są tereny uznawane raczej za wiejskie przedmieścia, z jakby pracą rolniczą, ale też z dużymi majątkami, z niewielkim lasem, z jakimś takim bagniskiem, a tutaj jesteśmy na północy Uppsali, w takim miejscu, gdzie rzeka wychodzi z miasta. A jeśli chodzi o tą część, oczywiście, miejsko to jest tutaj raczej wysoki standard. Tutaj mieszkają raczej bogatsi i kulturalni ludzie, jeśli o to pytałeś. Tak, to istotne informacje. Mhm. Też jako detektyw wiem, że wiele informacji nie trzeba zbytnio kombinować, dlatego z tego artykułu chciałbym wiedzieć, jeśli to do tego doszedł ten dziennikarz, jakie jest imię Denata przede wszystkim. W artykule nie ma imienia Denata, nie ma żadnych informacji o tym. A czy ten dziennikarz dowiedział się, kiedy go znaleziono?
No, on powiedział, że znaleziono go dzisiaj wczesnym popołudniem. To jest bardzo świeża rzecz. Bardzo świeża rzecz. Tak, tak, tak. I był to denat w odróżnieniu od denatki. Tak, był to denat w odróżnieniu od denatki. A jeszcze mam takie drobne pytanie, ponieważ żeśmy się tutaj przenieśli po prostu magicznym dotykiem MG. Wyczytaliśmy o tym w gazecie. Dlaczego nas to zainteresowało? Bo był rozszarpany, miał gardło wyszarpane i wszystko wskazuje na to, że to dokonała. Tak. Dzikie zwierzę. Poza tym odrobinkę możemy po prostu uznać, że to jest zaproszenie do tajemnicy. I jako, że gramy w tajemnicę, to W porządku. Mówię o tym wprost. Dobra. Pewno... W ogóle było napisane, że były to tak głębokie rany, że wszyscy zastanawiają się, jak straszliwe zwierzę mogło dokonać takiego czynu, że, i że przecież niedźwiedzie polarne nie schodzą tak daleko na południe. Dobra, tak. W sekcji komentarze tak właśnie, tak mogłoby to brzmieć. Ale chodzi mi o to, że jeśli chcecie się tutaj rozejrzeć na tym, w tym miejscu albo porozmawiać z tymi policjantami, to możemy to zrobić krótką sceną, żeby pozyskać na tyle informacji, byście mogli dokonać przygotowań przed tajemnicą. Dokładnie. To tego, taki jest cel. No dobrze, oni są pilnujący czy patrolujący? Czy trzeba ich... Czy można przejść do tego miejsca nie zaczepiając ich, czy zwraca się od razu uwagę? Zwraca się uwagę. Oni tutaj pewnie zostali zostawieni, żeby zobaczyć, czy ktoś tu będzie tajemniczy się, wiesz, węszył, zakradał. Proponuję wejść w tę scenę w chwilę przed, kiedy to widzimy dalej, żeby móc się skomunikować, bo wtedy Richard zatrzyma się i powie: dobrze, wydaje mi się, że nie powinno być problemem obejrzenie miejsca zbrodni, wszak nieraz dużo część policjantów widywała mnie na prośbę różnych detektywów policyjnych, badałem te miejsca, ale rozumiem, doktorze, że kluczowe w tej sprawie później będzie dotarcie do zwłok denata, tak? I to będzie nasza podstawa medyczna określenia możliwości i prawdopodobieństwa tej zbrodni, tak? Lepiej bym tego nie ujął. Wiem to jako fakt, że tenże pisarz, który napisał ten artykuł, czasami potrafi, powiedziałbym, przesadzać. Dlatego warto zbadać tę poszlakę i warto... Zasępił się nasz detektyw. Ważąc słowa? Pojawiło się trochę na naszym radarze. Także dobrze, dobrze. Pozwólcie, że przemówię do tych miłych panów. Chodźmy za tym. Ja zatrzymuję się nieco w oddali, stając i chowając ręce głęboko w kieszeniach i patrząc i oddając pole naszemu detektywowi. W tym czasie na pewno detektyw najbardziej zna się tutaj na tych sprawach, więc nawet nie będę rozmawiać z tymi ludźmi na temat. Ale przyjrzenie się miejscu zbrodni pod kątem właśnie, jakie mogło być to zwierzę i skąd ewentualnie przyjść, czy nie wiem, z wody wylazło, czy coś. Tak. Tak, bo już chciałem ewentualnie spytać wobec tego, co mówiliście, a może jest jakaś konkretna inna czynność, którą już chcecie się zająć, ty doktorze i ty Towe. Ty teraz, Towe, powiedziałeś, że możesz się rozejrzeć po miejscu zbrodni, ale przez chwilkę odnosiłem wrażenie, że to jest robota tylko dla Ricarda. Okej. Jeśli wiecie, co innego chcielibyście teraz zrobić, to możemy zrobić 3 osobne sceny i od razu wejść. Znaczy, ja powiem szczerze, że najbardziej chciałbym przeprowadzać śledztwo, nie gadać z policjantami, ale też z drugiej strony ma sens, żebym się pojawił przed nimi, chociaż na przywitanie. A czy to nie jest to element śledztwa? Tak, ale ja o wiele lepiej śledzę patrząc na rzeczy niż rozmawiając z ludźmi, więc może jeśli ktoś z was jest bardziej rozmowny, to może oddam tą rozmowę komuś, kto chce ją prowadzić, a ja tylko ją zagaję, żebyśmy mieli pretekst. Myślę, że elokwencją raczej i tutaj
ty jesteś najbardziej pasujesz jakby tematycznie. Po co stara baba miałaby tutaj z policjantami rozmawiać? Chyba, że sprzedawać plotki. I nikt jej raczej nie odpowie. Myślę, więc... że Rikardzie, możemy skorzystać tutaj ze twojej sławy, bo ty też kiedyś wybrałeś taki talent. To prawda. I wśród policjantów to może mieć znaczenie. Jak najbardziej. Hmm? Dlatego nie będę robił zanim, problemów. Zanim on ruszy, to zanim ruszy detektyw na podbój policjantów, to ja mówię, jeśli udałoby ci się to załatwić, to może faktycznie zasadnym byłoby, gdybym mógł, jak to zgrabnie ująłeś, obejrzeć zwłoki Denata. Oczywiście. Zaraz dowiem się, kto prowadzi tę sprawę. Zatem podchodzisz, Rikardzie von Ascheberg, do tej dwójki. Ona, ci policjanci w pewnym momencie widzą, że ktoś nadchodzi, więc się interesują, co się dzieje. I są to, wiesz, urzędnicy państwowi, dosyć grzeczni, ułożeni, gotowi odpowiadać na pytania, pewnie przyglądając się przy tym czujnie. Dobry wieczór panu. Dobry. Czy możemy w czymś pomóc? Oczywiście, że tak. Panowie, oczywiście, że tak. Jestem Rikard von Ascheberg. Miewam czasem przyjemność współpracować z policją. Nie wiem, czy w jednej sprawie się nawet nie widzieliśmy. Aż to ten pan detektyw... Tak, pamiętam. Już tak, można mnie rozpoznać po parszywej posturze i słabym kroku. Oj, bo... To się mówi na mieście, wiem. Nie to chciałem, jakby po prostu nazwisko kojarzyłem, ale nie wiedziałem, w którym kościele dzwonią, jak to się mówi. Ale już teraz nic rozumiem. Nie szkodzi to. Prawda, jeśli dobrze słyszałem, a mam wrażenie, że dobrze, wiem, że doszło tutaj do morderstwa. I zastanawiam się, który... przyjaciół moich detektywów policyjnych zajmuje się tą sprawą. Detektyw Kim Olsen. Kim Olsen. Tak. Idealnie. Parę godzin temu odjechali. On jeszcze patrolował, ażeby zebrano zwłoki, które udały się do kostnicy, a on pewnie na posterunek. Rozumiem. Czy je będzie na posterunku na ulicy Sztokholmskiej? Tak, tak. Zawsze? Oczywiście, tak podejrzewamy. Już jest późno, ale jak znamy pana Olsena, to jest skrupulatny, więc pewnie najpierw napisze ręcznie raport z miejsca zbrodni, zanim uda się do domu. I dokładnie. Dobrze. Rozumiem, nie będą mieli panowie problemu z tym, że rozejrzę się już tutaj. Wszak nie chcecie chyba kłopotać kolegi, który musiałby wracać od naszego detektywa Olsena z powrotem, żeby... zrobić ponownie te obserwacje. Nie, absolutnie. Wręcz może to przynieść samo dobro. Wszak to pan Ascheberg. A poza tym nie do końca wiadomo, zbeształ mnie pan Olsen, czy to morderstwo. Na razie to po prostu zabójstwo. Rany na pierwszy rzut oka wskazują rzeczywiście, że to atak dzikiego zwierzęcia raczej. Tak, ale ciekawi mnie jakby skala tego zwierzęcia, prawda? Nie, chyba... Dość głośno było o tym, że te rany są nietypowe. Wyglądało to, pozwolę sobie panu powiedzieć, makabrycznie. Naprawdę makabrycznie. Pulpa, krew. Dosyć szybko tutaj przybiegliśmy, najwyraźniej, bo miałem wrażenie, że jeszcze wypływa z tego ciała. I to w biały dzień się wydarzyło? W biały dzień, tu, proszę spojrzeć. To aż dziwne. Niesamowite, panowie. Tak ciężko pracują, a Uppsala wydaje się bywa nadal niebezpieczna. Rozmawialiśmy z sąsiadami w tej okolicy, tutaj z tych domów. Pokazuję ręką i rzeczywiście po drugiej stronie ulicy jest takich dużych, jednorodzinnych domów, kilka. Takich domów trochę w stylu tego twojego rodzinnego, Rikardzie, domu. Duże posiadłości. Więc żeby dojrzeć coś z domostw tutaj, to mówimy o czterech mniej więcej takich posiadłościach. No to on mówi, że wypytywali, ale nikt nic nie widział. Powtarzają, że słychać było wrzask.
taki, no możliwe, że boleściwy wrzask, tak bym to zinterpretował. Boleściwy wrzask, naprawdę. Nieprzyjemna sprawa, ale... No nie, nie. Ale oczywiście, jeśli pan chce się rozejrzeć, to oczywiście śmiało mamy latarnię, może pan chce skorzystać. Dziękuję, bardzo chętnie. I... Pozwolę sobie z towarzyszami się rozejrzeć. Mam tu świetnej sławy doktora. Miałem nadzieję, że ruszy ze mną. No. Wiedzą panowie, że czasem trzeba pracować ze specjalistami. No tak, tak. No. Wyobrażamy sobie, że ktoś takiej sławy jak pan to nie robi tego samemu. Musi mieć zespół ludzi. I badawczo spogląda na starszą panią. Która tak. właśnie oprowadza swoją kozę po okolicy. Koza skubie trawę. A starsza pani w małej miseczce miesza mleko i coś mówi pod nosem. Więc policjant chyba chciał być dyskretny, ale to, co zobaczył, sprawiło, że raczej zawiesił na tym wzrok na dłużej. Proszę się nie przejmować. Nowe metody badawcze. Zawsze byłem ciekaw różnych sposobów i chcę dać różnego rodzaju specjalistom szansę. Zobaczymy efekty w tym śledztwie. Ja Dobrze. Nie przewiduję ich zbyt dużych. Dobrze, oczywiście, oczywiście. Więc cóż robicie? Ja chcę skorzystać z tego, to, że tak powiem, natura mi dała, czyli może właśnie kryjąc to wszystko pod takim płaszczykiem tego, że jestem starszą panią i właściwie jestem nie należy się specjalnie mną przejmować, chodzę po okolicy, mieszam mleko od czasu do czasu, wyciągam jakieś kości specjalnie wyrzeźbione, takie runiczne, rzucam je to tu, to tam. Chciałabym sprawdzić, czy wyczuwam tutaj coś dziwnego. Szukam, nie wiem, właśnie śladów istoty nadprzyrodzonej, jakiegoś dziwnego, nie wiem, albo ducha, albo jakiejś klątwy. To nie jest coś, co ja jestem pewno w stanie powiedzieć od razu, ale czy coś dziwnego bym tutaj wyczuła. Chodzi mi o... Dzięki Matyldzie, dzięki temu mleku, mechanicznie mam plus jeden do wskazówek w teście przenikliwości. Mhm. Czyli cokolwiek dziwnego ja tu wyczuwam jako medium, jako, nie wiem, właśnie taka wiedźmowróżka. Dobrze. Proszę zatem o test. Wiesz co, zanim jeszcze ten test, to jeśli wkraczacie na samo miejsce zbrodni, to tylko opiszę pokrótce, że na ziemi ewidentnie leżało ciało, bo ta taka roślinność i chlupa układa się tak, że no widać w miejsce, w którym to jest trochę bardziej wygniecione, tym bardziej, że wokół miejsca, gdzie była głowa i klatka piersiowa, jest dużo poczerwieniałej tej mokrej gleby. Tam była krew, ale ewidentnie widać też, że ten ktoś, kto tutaj nadbiegł brzegiem od strony mostu, tak jak wyszliście drogą, to tutaj tym takim pasem nadrzecznym biegł ten ktoś, kto tutaj upadł. To tylko tyle jest takiego ogólnego widzenia, a ty teraz możesz próbować przeniknąć to miejsce zbrodni. No właśnie, ja się na zbrodniach, ani na zabójstwach, ani na takich rzeczach nie znam. Po prostu, co mi podpowiada taki dziwny instynkt, który zawsze mi coś mówi. Mhm. Zatem to jest z przenikliwość z empatii, to jest 5, ale chciałabym właśnie skorzystać z tego mleka, które dodaje mi 1. Proszę bardzo. Normalnie w podręczniku jest to kula szklana, a ja mam mleko. Oho. I bardzo ładnie 5, czyli nie. Czyli nie. Forsowanko za stan, czy jesteśmy za wcześnie? A może nam wyjdzie ja właśnie tak się forsowanko. To jakiś to stan przyjmujesz? Psychiczny. Chciałabym przyjąć przerażenie. To była zbrodnia, ktoś tutaj kogoś zabił. I to mam flashbacki ciała leżącego tutaj.
Myślę, że mam dla ciebie odpowiedź, jeśli wyrzucisz sukces. Jeśli? Nawet jeżeli nie, to skąd to przerażenie mogłoby być? Rzucaj. Jest jedno, niestety tylko. Na tych sześciu. Najpierw Matylda, ale nawet nie spoglądasz na nią, bo w tym samym momencie, co wyczuła to koza, ty też masz przeczucie pewnego prądu, który przechodzi wzdłuż twojego ciała. Musisz poruszyć delikatnie, tak jakby strzepując te ciarki łopatkami, i jest to absolutny znak, że po wypiciu mleka jeszcze tu czuć czyjąś obecność, i rozglądając się, kiedy patrzysz na to miejsce z plamą krwi, tam gdzie leżały zwłoki, to tak jakbyś przytknęła tam ucho. Jest taki ostatni oddech. I kiedy robisz krok jeszcze, to tak jakbyś cofała czas. I słyszysz jeszcze zdanie przed tym ostatnim wydechem, więc robisz od razu drugi krok. Buciki zanurzają się już w tym lekkim błocku. Przykucasz na kolanach, żeby tak jakby bliżej ucho przyłożyć, chociaż to wszystko jest duchową sferą, i wyraźnie słyszysz głos mężczyzny, który mówi: proszę cię, Ilda, przecież cię kocham. O! I to się urywa. I w momencie, kiedy wysłyszałaś to zdanie, ostatnie zdanie, które tu padło, to jesteś w pozycji, która patrzy... No wiesz, prawdę mówiąc, patrzyłaś w dźwięk, ale kiedy już go usłyszałaś, to widzisz, na co patrzysz. Na rzekę, która w tym miejscu jest dosyć wąska, a po drugiej stronie jest dosyć znane ci bagnisko. Po drugiej stronie tego bagna jest twój niegdysiejszy dom. I może to widok tego bagna, w którym zatopiłaś pewne wspomnienie, sprawia, że rzeczywiście całe to ostatnie zdanie wypowiedziane przez już teraz nieboszczyka i ten widok przeraził cię. Na pewno było widać, że jestem blada, i jeśli ktokolwiek spojrzał na mnie, to widział, że cofam się od tej rzeki. Mhm. Ale pewno nasz detektyw jest bardzo zajęty. A lekarz już, doktor już myśli o tym, jakby tutaj kogoś pociąć. Tak więc, Ricardzie, czy ty też chcesz tutaj się przejrzeć, tak. Pośledzić? Tak, bardziej konwencjonalnymi metodami. Mhm. Jakiś, to wiesz, ludzki zmysł czasem Ricarda prowadził do dziwnych miejsc, dziwnych wniosków. Ja użyję swojego przedmiotu. Mam przedmiot, który nazywa się szkło powiększające. Mhm. Używę go. Oj, przyda się. Rozwinąłem sobie śledztwo, także mam teraz 10 kostek wszystkiego. To dużo kostek. Rzućmy może zatem. Niewiarygodne. Tyle kostek i żadnej szóstki. Ja no muszę właśnie, się sforsować. No, na 10 żadnej. To jest dopiero tajemnica, wiesz? Termus może to. To elementarne nawet nie jest. To jest klątwa Wesen, cały czas trwa. To jest tajemnica. Ja się będę tu psychicznie działał, a stan wybiorę po usłyszeniu faktów. Mhm. Zobaczę, dokąd mnie doprowadzą. O, teraz jest lepiej. Ale naprawdę, tylko jedno. No cóż. Znam twój ból. Jedna jednakowoż wystarczy, żeby zobaczyć dwa tropy, które są nie w miejscu, gdzie leżały zwłoki, ale właśnie interesując się tymi kilkoma krokami, które jeszcze widać, tymi śladami kroków osoby, która tutaj dobiegła, dostrzegasz, że bardzo nierówno stawiane były stopy. I po chwili uwagi, kiedy widzisz te kilka takich jakby kroków, po parę razy porównujesz i zastanawiasz się, dochodzisz do wniosku, że ktoś kulejący, nierówno chodzący biegł tędy. Całkiem możliwe, że to ten ktoś
tak by stopy wskazały, padł w końcu i wyzionął ducha. Trochę tak jakby jedna stopa była krótsza, możliwie, że nie stawiana do końca, stąd ta nierówność. Jest też, co odkrywasz dopiero później, po pewnym czasie, na tej samej drodze inne zupełnie kroki. I to są kroki dużej łapy, trochę jak niedźwiedziej. Takie, wiesz, okrągłe, duże palce, okrągły ten środek i on został odciśnięty w kilku miejscach. Na tyle odległych od siebie, te kroki były takie długie, że wiesz, cztery, powiedzmy, kroki tego mężczyzny, a dopiero, wiesz, i dopiero krok tej łapy. I te kroki docierają z kłębowiska krzaków po prawej stronie, w którym to, kiedy idziesz za tym tropem, skąd wybiegł ten zwierz, widać sporo powrywanej albo odpadniętej sierści, takie kłęby czarnej szczeciny leżące na ziemi oraz te kroki tych łap już nie biegnących, ale prowadzące wprost do wody. Dokąd? Do wody, do rzeki. Do wody. Doktorze, jakbyś mógł tu spojrzeć, chyba znalazłem próbkę zwierzęcia. Może jakiś naukowiec by to rozpoznał. A jeszcze... Czy... Chcę jeszcze tylko dopytać jedną rzecz, zanim ten, bo to jest dość istotne, bo były niedźwiedzie te kroki jakby, tak? Mm-hmm. I jeśli tam jest ślad, to dałoby się z niego wywnioskować, czy to są ruch czworonożny, czy dwunożny. Bo jak jest czworonożny, to są pary łap, że tak powiem, a jeśli jest dwunożny, to będą inaczej wyglądać. Mimo tylko jednej szóstki, ale za to sforsowanej, udzielę ci odpowiedzi, że ewidentnie jest to dwunożny ślad. Oho. Dobrze. Ciekawe. Proszę, doktorze, spojrzeć tutaj. Na krzaku. Chodzi o ten kłębek sierści, jak rozumiem. Tak. Mhm. Tu jest kilka tych takich kłębów. Trochę tak jak ktoś by iskał, albo wiesz, wyrywał i zostawiał. Jest ich paręnaście wręcz. Ja otwieram moją torbę lekarską. Mhm. Wyjmuję z niej takie szklane naczynie, do którego normalnie się bierze jakieś próbki. Mhm. I pęcetą ciągam te elementy sierści z tego krzaka i ładuję do naczynia, które na koniec zamykam. Mhm. I chowam z powrotem. Dobrze. Dobrze. Więc tak, drodzy Państwo, uznajmy, że to jest koniec sceny dopełniającej zaproszenia. Jesteśmy zaproszeni do tajemnicy, która właśnie takie przedstawia Wam informacje wstępne. Jest późnawy wieczór. Możecie zacząć od razu, jeśli to będzie miało fabularny sens. Możemy zrobić to następnego dnia rano, ale chciałbym, żeby każde z Was zastanowiło się, jaką jedną akcję chce zrobić jako przygotowanie, pozyskanie jakichś dodatkowych informacji. Możecie oczywiście mówić o tym na głos, żeby się nie powielać, umówić się na coś wspólnie. Jeśli chodzi o postać Leaf z Cogsburn, to proponuję, że ona po tym, jak doktorze wprowadziłeś Ilwę i ona się nieco poruszona tym, powiedzmy, żeby nie powiedzieć obrażona, wyszła, nie chciała w tym uczestniczyć, jest w swoim pokoju na zamku i nie chce zań wychodzić. Zatem słucham. Logicznym tokiem byłoby jeszcze tego samego wieczoru udanie się do pana Kima Olsena, ale to już chyba śledztwo, prawda? Bo nie, żeby... to może być, wiesz, no, króciutka scena pod tytułem przygotowanie. To tak to widzę. Więc to jest jakiś pomysł. Znaczy, może spróbujmy to nakreślić. My się przygotowujemy, mamy ten czas na to od momentu przeczytania gazety do momentu wyruszenia nad rzekę, jak rozumiem. Nie. Przeczytaliście gazetę, wyruszyliście nad rzekę i teraz jest czas, kiedy możecie podjąć następny krok jakiś.
Tak może być, czy wolałbyś inaczej? Znaczy, ja bym przede wszystkim jeszcze, zanim, to póki, że tak powiem, trop jest świeży i paruje, to udał się czym prędzej po zgodę od tego detektywa, żebyśmy mogli obejrzeć to ciało. Mhm. Bo póki ono jest jeszcze relatywnie świeże, to może uda się tam znaleźć pewne tropy, których może nie będzie tam następnego dnia. Zwłaszcza, że... Tak, zwłaszcza, że jeżeli możemy mieć do czynienia z jakimiś magicznymi rzeczami, to trudno nam jest powiedzieć, szczerze mówiąc, na ile szybko one będą wyparowywać, nie? Czy tam znikać, więc... Jako, że wiesz, mamy fazę przygotowań, to też możemy nie robić aż takiej złożoności tego wydarzenia, tylko po prostu ktoś się udaje do detektywa, a ktoś się udaje do tej, jak to się nazywa, kostnicy. Jako, że jesteś doktorem, to możesz tam po prostu wejść i zróbmy tak, albo możemy się umówić, fabularnie też fajne, że ten posterunkowy Kim Olsen wydał pozwolenie na to. No to może po prostu poszliśmy razem z detektywem na posterunek, a ja z pisemnym pozwoleniem udałem się do kostnicy w celu przeprowadzania oględzin. Jak najbardziej to jest możliwe. Czy Tove zajmuje się czymś innym, czy idziesz z panami, czy jest jakieś... W ogóle no? Mam propozycję też, bo ja przyznam, że jako przygotowanie chciałbym coś innego zrobić, ale to ma sens, żebym był na tym posterunku jako taki klucz, nie? I z tym detektywem, ale być może jako przygotowanie ja bym na przykład bym chciał bardziej w księgach poszukać takich, bo ta dwunożna informacja byłaby dla mnie kluczem, a pomyślałem, że Tove zasugerować, być może chcesz poszukać jakichś rytuałów, jakichś rzeczy związanych z odnajdywaniem po sierści jakichś wesen. Wiesz, po części ich ciała. Jakieś takie rzeczy sobie przygotować, żeby... Magia sympatyczna. Coś tego typu. Czyli trochę inne tropy, prawda? Tove? Jakiś swój pomysł, czy skorzystasz z tego? Z jednej strony tak, ale chociaż nie, no to można potem... Bo tak, bo część te przygotowania się trochę już samą tajemnicą nam mieszają trochę, nie? Jest tak Dokładnie, do czego chcemy się przygotować. Chyba zebrać background, ponieważ na pewno my się troszeczkę dzielimy tymi swoimi informacjami i skoro Rickard mi powiedział o dwunożnym jakimś stworzeniu, to mogłam wspomnieć o imieniu, o jakiejś kobiecie, o imieniu Ilda. Więc czy... A czy Rickard się podzielił w takim razie, że możemy przyjąć, że te wszystkie informacje zostały współdzielone, bo tam była bardzo ważna informacja o tym dziwnym chodzie, która w moim poczuciu... Ty możesz to potwierdzić na zwłokach, prawda, też? A no właśnie, no. Czy było jakieś takie kulenie, coś, jakaś wada? Tak, no właśnie. Dokładnie, ja mogłabym gdzieś podłubać o jakieś informacje o wesen, które są zmiennokształtne. Które się mogą zmieniać tak. Na przykład, nie? Ale chodzi o to, że przyznam, że ja bym chciał w księgach szukać, bo jestem świetny księgarz, chcę wykorzystać swój talent, który kupiłem. Jest to po prostu czysty gamizm gracza, który kupił sobie talent i chce to zrobić. Czy tylko o to mi chodzi? Nie będę ukrywał. Dlatego możemy to jakoś mistrzu gry oczywiście inaczej podzielić i mogę w księgach czegoś innego szukać, jeśli czuję, że to są dwa oddzielne tematy. Nie. Możemy tak naprawdę złapmy komfort, jeżeli to się coś nie tak jest z nazywaniem tego przygotowaniami, to nazwijmy to śledztwem. Po prostu chciałbym sekwencyjnie dowiadywać się, co każdy z was robi. No ja bym chciała się dowiedzieć troszeczkę o życiu osobistym tego Denata. O, i nie możemy zdobyć szybko, prawda? Dokładnie, pogadać z jego sąsiadami, czy tam były, czy ci mi powiedzą coś jakiejś kobiecie, czy nie. Ja chodziłam i wróżyłam z dłoni i tak dalej. To ale to jeśli zakładam, bo może te przygotowania zróbmy po rozmowie z Kimem Olsenem, bo to ma najwięcej sensu, bo wszyscy chcemy robić rzeczy po tym wstępnym Kimie Olsenie, który powie nam jako nasz kontakt, kto to jest i tak dalej. Dane, nie? No bo bez tego jakby chyba jesteśmy ograniczeni nadal. No dobrze. Kim Olsen wychodził już z posterunku, kiedy dotarłeś liście do niego.
Znasz się z nim rzeczywiście, Ricardzie. Tak rozumiem, tak, że wcześniej zdarzyło wam się razem pracować. Wiesz, trąca daszek czapki, uśmiecha się. W tym uśmiechu jest szybkie domyślenie się, dlaczego tu jesteś. Mówi, no, widzę, że czytał pan prasę. Oczywiście, panie Olsen. Może w drodze powrotnej jakaś kolacja? Dobrze, czemu nie? Czemu nie? Stąpmy, oczywiście. Stawiam tu, proszę poznać, to są moi towarzysze. To jest pani Tove Blomqvist. Proszę, tu jest doktor Niklas Johansson. Znów uprzejmości szlacheckie, wszystko ładnie. To jest taki przed 40 mężczyzna, troszeczkę nadwaga, ale wysoki, jest raczej po prostu potężny, z wąsami połączonymi z bokobrodami. Ja bym chciał tu zrobić taki trochę flashback kontekst, ponieważ on jest naszym zasobem, tak, znajomością. I być to znajomość jest towarzystwa. I być może w formie listownej albo wczesnych rozmów poruszałem z nim temat w ogóle towarzystwa jako całości działalności, że prowadzimy taką działalność, właśnie te niewyjaśnione sprawy, może tam nie mówiłem mu wszystkiego o Wesen, ale żeby zdawał sobie sprawę z tego naszego zamku i istnienia towarzystwa, nie? Bo jeśli jest znajomością całego towarzystwa, to myślę, że to powinno tak wyglądać. Tak, tak, jak najbardziej. Z drugiej strony w fabule chciałbym to dopiero budować, więc po prostu zakładam pewną przychylność z jego strony waszej sprawy. I w ten sposób łatwo będzie zadzierżgnąć ten kontakt. Super. No to. A więc nie spodziewam się, żeby to był przypadek, że zagadnęliście państwo do mnie, czy chodzi o zwłoki nad Ferrisą? Tak, tak, zdecydowanie. Sprawa jest ciekawa, muszę przyznać. A jak może pan wiedzieć, bądź nie, jesteśmy... zorganizowaliśmy się w takie pewne towarzystwo, które zajmuje się ciekawymi sprawami, żeby też pomóc, tak jak zawsze to robiłem w karierze swojej policji, w sprawach ciężkich, tego typu, nietypowych. Dlatego uznałem, że być może pewna doza współpracy w tym wypadku może wyjść dobrze. Sporo w życiu widziałem. Jestem człowiekiem, który nie zamyka się na żaden pomysł. Spodziewam się dostrzec w życiu jeszcze wiele różnych dziwactw, dlatego po prostu ufając pańskiej renomie, otwarcie powiem, że według mnie jest to po prostu atak zwierzęcia, które gdzieś się zaplątało tutaj. Możliwe, że niedźwiedź przepłynął przez rzekę z tego niewielkiego lasu przy bagnach na północy. Możliwe, że to skąd inąd tutaj przybył jakiś taki większy zwierz, no ale najprawdopodobniej niedźwiedź, bo rany są ewidentnie pazurami zrobione. Albo, do czego bardziej się na razie skłaniam, osoba niestabilna psychicznie, uzbrojona najwyraźniej w skonstruowane pazury, doczepione do dłoni, tak to by wyglądało, bo odległość pomiędzy cięciami jest taka sama. Trudno jest osiągnąć takie coś, trzymając naraz kilka ostrz, na przykład sztyletów czy noży, więc raczej tego bym się spodziewał, że to albo naturalnie dokonane przez zwierzę, albo przez kogoś, kto lubuje się w bardzo dziwnym rynsztunku. Rany są, są dwa ciosy na klatkę piersiową i to są właśnie te poczwórne ślady pazurów, od góry do dołu, niezbyt głębokie, albo nie trafił dobrze, albo nie chciał nim zranić czy zabić, to są takie płytkie raczej rany, ale wyszarpane gardło jednym potężnym ciosem niemal oddzielił głowę od reszty ciała tym ciosem, więc bardzo duża siła. Ciosem pazurów, rozumiem. Tak, tak, tak samo. Nie było ugryzienia. No, nie jest to jeszcze potwierdzone. Ja na razie mówię o tym, co widziałem i co próbuję wydedukować. Ciało zostało złożone w kostnicy miejskiej, tam pewnie jakiś dyżurny lekarz zagląda do tego, żeby to ocenić, ale jest
i na początku z lewej strony szyi tak jakby wchodziły cztery szpony. Jest ewidentnie taki ślad na skórze przy szyi. No i jest ta rana tak niemal trochę wyżłobiona, tak jakby te palce właśnie przyczepione do dłoni, bo do czegoś innego, może do jakiegoś, nie wiem, trzonka ostrza. Były ślady po ułożeniu zwłok, że były one przenoszone po pierwszych ciosach, przeciągane? Nie. Nie ma żadnych takich posuwistych śladów. Są ślady tego denata, który biegł skądś od strony rzeki, możliwe, że mostu. Natomiast no, przede wszystkim nie miał dokumentów ze sobą. Nie możemy go zidentyfikować. Właściwie jedyne, co inne informacje, które z niego mogę pozyskać, to jest takie, że trochę ponad 30 lat, elegancko ubrany, raczej droga odzież, możliwe, że z tej okolicy, chociaż no, wstępny wywiad stwierdza, że nikogo nie brakuje w tych domach sąsiadujących. Natomiast metka ze sztokholmskiego butiku, i to są ubrania wysokiego rzędu, więc ja dzisiaj już jest za późno, ale jutro rano pierwszym powozem jadę na południe do Sztokholmu, żeby odwiedzić ten sklep. Może czegoś tam się dowiem. Czy nie byłoby problemem, gdybym jako lekarz mógł spojrzeć na to ciało, żeby ocenić też z naszej perspektywy te uszkodzenia? Oczywiście, nie widzę przeszkód. Pozwoli pan, że napiszę list do kostnicy? O, będę zobowiązany. Mhm. Jeszcze, oczywiście. Być może pamięta pan, bo papier się czasem nie zwraca uwagi, ale czy ten denat był być może postury wysokiej, ale wychudzonej? Bardzo średniej budowy. Nie niski człowiek, ani wysoki. Raczej też nieprzejedzony. Nie tak jak ja. Okej, okay, ja wychodzę, jak on mi to napisze. Łapię dorożkę i jadę z powrotem do nas, do siedziby. I zabieram ze sobą Algota Friska jako swojego asystenta do tej kostnicy. Mhm. Ja ten obity Algot. On ledwo widzi na oczy. No, on jest, wiesz, tak naprawdę dzień wcześniej został zaleczony. Coś, co jest możliwe, że jest wstrząśnieniem mózgu, ale rozumiem, że skoro ty wychodzisz, to chcesz na niego go mieć pod obserwacją i dlatego bierzesz go ze sobą. Nie, ja mu mówię wprost, że chciałbym, żeby zidentyfikował denata. Tak, tak, to jest jasne. Bardzo mądre, bardzo rozsądne. Mhm. No, kostnica miejska jest częścią całego zespołu budynków szpitalnych, więc jesteś u siebie, nikt ci nie musi tłumaczyć, gdzie co jest. Te wręczane dokumenty potwierdzające, że ktoś coś może zrobić, też doskonale znasz taką procedurę, więc tak naprawdę dla lekarza dostanie się tam jeszcze z tym krótkim listem napisanym przez detektywa policji nie stanowi problemu. Algot jest niespokojny, może jeszcze przeżywający te rany, ale on jest cały czas lekko taki przygarbiony, trzyma ręce blisko siebie i ewidentnie dostrzegasz, że rozgląda się. Może przyjął zbyt poważnie te funkcje, którą mu zleciłeś, żeby rozpoznał denata, ale on się go spodziewa niemal na każdym korytarzu szpitala. Ja go uspokajam i prowadzę trochę, w sensie takim, że teraz pójdziemy tu, ten korytarz prowadzi do oddziału takiego, tu zejdziemy, nie martw się, Algocie. Dziękuję. W przeciwieństwie do celu naszej wędrówki, ty jeszcze żyjesz. No, to nie chodzi o śmierć. Nie będzie się
myśl o zobaczeniu trupa jakoś niespecjalnie przejmuje mnie, ale ja mam od lat... czuję niepokój związany z chorobami. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale nie lubię chorób. Obawiam się ludzi chorych, szczególnie psychicznie. To bardzo zdrowe podejście. Dziękuję, chociaż dziwnie to brzmi z ust lekarza. No, ja pełnię misję na froncie, że tak powiem, a ty, szanowny Algocie, po prostu unikasz zachorowania. Rzekłbym, czerpiąc z najnowszych teorii, że może być to zachowanie ewolucyjne. Aczkolwiek udajmy się i rzućmy okiem. Nie będę zmuszał cię do oglądania tego wszystkiego, ale chciałbym, żebyś rzucił okiem na jego twarz. Tak, oczywiście. Jeśli tylko był to jeden z tych dwóch mężczyzn, którzy byli w środku razem z tą kobietą, to na pewno go rozpoznam. O ile dobrze pamiętam, twierdziłeś, że on poruszał się w dziwny sposób, ten jeden z tych napastników u nas w siedzibie. I obawiam się, że ten, o którym pan mówi, to ten, który wyszedł na ogród. Tego widziałem trochę mniej, to trzeci z nich. I to on się poruszał dziwnie, ale chyba Karl Forrester bardziej to dostrzegł niż ja. Kiedy ten przyszedł do domu, ja już, że tak powiem, zostałem wzięty ale w obrotę. Ale widziałeś jego twarz. Nie tak wyraźnie, ale tak, widziałem. A zatem... I tu otwieram drzwi do sali, w której spodziewam się zobaczyć na takim stole leżącego trupa, przykrytego białym. To Algot jakby przeczuwał, że to będzie tu, chce zmieścić jeszcze jedną informację, bo zanim tam wejdziecie, szybko do ciebie mówi, oraz osobiście uważam, że to bardzo dobrze, że przyprowadził pan młodą Ilwę do naszego zamku. Będę się nią opiekował tak, jak pozwoli mi moje zdrowie. To ważne i cenne. Uważam, to co pan... Dziękuję z całego serca i będę zobowiązany. Proszę w tej kwestii uderzać do mnie z jakąkolwiek sprawą, będę służył pomocą. A zatem... Wchodzimy. Wchodzimy i... Doktor... Wszystkie światło na... Doktor Sigrid Lofgren, starsza już pani, którą znasz, tutaj ze szpitala, kończy oglądać te zwłoki. Widząc list, który masz, możliwe nawet, że bez tego listu by ci to mówiła, ponieważ się znacie, chociaż mogłaby wtedy dociekać, dlaczego cię to interesuje, ale z listem to dla niej oczywiste, nie zadaje zbędnych pytań. No więc tak. Mężczyzna 30 plus, tak jak powiedział policjant, zupełnie średni, przeciętny, jeśli chodzi o wygląd, postawę i tak dalej. Na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę tamte ślady, widzisz, że prawą nogę ma krótszą niż lewą, co może spowodować właśnie kulenie, ten dziwny, pomniejszony jeden ślad. Na pewno, jak ktoś taki się śpieszy, to może przez kogoś być uznawany, że dziwnie chodzi. Więc możliwe, że to jest... tożsame. Algot przygląda się dosyć długo, ale w koniec końców kiwa głową, że to jest chyba właśnie ten, który powalił Karla Forrestera w ogrodzie. I rany, tak jak mówił policjant, te na klatce piersiowej są zadrapaniami, może takimi ostrzegawczymi, albo na odległość. Trochę trudno stwierdzić, ale one nie są, to nie są rany, które miały powalić kogoś czy coś takiego. Natomiast to, jak jest szyja załatwiona, to jest gwałtowne, urwane i coś tam się kryje. Przyglądasz się bliżej, pochylasz się nad tymi trochę ochłodzonymi, zastygłymi flakami szyjnymi i widzisz z prawej strony, z boku szyi, ślad po oparzeniu. I jest to taka czerwonawa plama. Dostrzegasz też ślad po plastrach,
najwyraźniej została zaopatrzona. Widząc to, może odruchowo rozglądasz się i na takim stoliku, gdzie są różne rzeczy, między innymi złożone w kostkę ubrania z tego denata, jest też w takiej metalowej salaterce, no złożony, fachowo zrobiony opatrunek, który jest z jednej strony zakrwawiony, bo widocznie ta rana sprawiła, że część tego opatrunku się ubrudziła i odkleiła. A do końca została zerwana pewnie przez panią doktor tutaj Lofgren. I to wszystko. No cóż, to żegnam się i odwożąc do zamku Algota. Mhm. Jeszcze chciałbym w ramach tych przygotowań udać się do znajomego weterynarza w celu identyfikacji. Dobra, ale pozwolę sobie, żebyś wizytę u weterynarza zrobił nie o 22:30 czy tam coś rano. Takiego. Tylko... Niech będzie rano. Tak, tak. Dobra. Tak. Dobra, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale późniejszym wieczorem tego dnia zebraliśmy x informacji. Mogę was zostawić na chwilkę w salonie waszego zamku, żebyście sobie to przedyskutowali. Mechanicznie chciałbym, żebyśmy rozpoczęli śledztwo, albo jeśli chcecie jeszcze w nocy, albo następnego dnia rano, już z propozycją jakichś scen, ale wcześniej, jeśli to będzie logiczne, fabularnie, wymyślili przewagę. Każdy z was może mieć przewagę, czyli wskazać jakieś coś, co będzie mogło być wykorzystane w sesji jako po prostu dodatkowe dwie kości. Dobrze pamiętam? Dwie kości? Chyba tak. Chyba tak. Tak. Jeśli chcecie, możemy rozpocząć od pewnego wymienienia poglądów, myśli w tym salonie. Jeśli chcecie, tam może być też Algot. I z tego potem chyba, wziąć swoje przywagi. Chyba, że jeszcze zrobimy stowę po tej akcji zbierania informacji przedświetrzowych, taką... To ma sens, bo robiliśmy jeszcze taką akcję jedną, jeden rzut na informację. Wtedy pogadali. Rano na przykład. Dobrze, oczywiście, że tak. No, bo... To... Ty chciałeś korzystać ze swojego zarobistego czytania, tak? Chciałem w księgach poszukać o tych takich dwunożnych, futrzastych wesen. Może zmiennokształtnych, skoro... Mhm. Dobra. Skoro mamy tutaj... A może jeszcze pytanie, czy funkcjonują legendy o wilkołakach w normalnym obiegu, że tak powiem? To... Tak. Jako, wiesz, bajka, jakiś taki folklor. Tak myślę, jak że... o Babie Jadze u nas na przykład. No, tak, tak, tak. Ale jest to postać znana, w sensie takim, tak, że tak. W jakichś tam bajkach dla dzieci się pojawia, nie? Jak bo jakiś tam kręcący się wąż, to może niekoniecznie, nie? A czy wilkołak. Jakiś ten tam zły pan, nie? Ale wilkołak rozumiem, że to jest postać taka... świadomości zbiorowej istniejąca jako jakiś taki stwór. Jak najbardziej. No. A mnie interesują książki nasze z biblioteki. Chodź do biblioteki, dostrzesz, że kiedy byliście w tej wsi, w trawiastych schodach, gra Strappor, dokonała się zmiana w bibliotece, specjalnie dla ciebie. I dla twojego trudnego przemieszczania się za pomocą przyczepionych długich desek wzdłuż dolnej partii regałów w bibliotece Algot przybił takie coś, do czego można na szynach osadzić taboret i za pomocą dźwigni podjechać trochę pod górę, żeby sięgnąć do wyższych regałów. Człowiek zawsze mnie zaskakuje, a znam się trochę na ludziach. A teraz rzucaj. 5 logiki, 2 uczoności, 2 z talentu, 9 kostek, pewnie minusy 0. A ja stan miałem dostać, przepraszam, nie ma poszukiwania. Dziękuję. No. Myślę, że złość to był stan, który tam pozyskałem. Mhm, dobra. A czemu? Ponieważ... coraz dłuższe te przebywanie z Besyn i te śledztwa
gdzieś, i w każdej sprawie był moment, w którym miałem taki jakiś instynkt mnie prowadził, że miałem przeczucie, czy tu jest wesen, mm-hmm. było wyczucie, czy był rytuał, były te elfy, które się pojawiały i trochę jako detektyw zacząłem polegać na instynkcie, nie na obserwacji i w momencie, kiedy to z tego zabrakło, to złapałem się na rozczarowaniu, które mnie zezłościło, ponieważ nie można polegać na takich rzeczach. Ja jestem detektywem, który używa szkiełka i oka, nie będzie zaraz jakieś magiczne elfy mu powiedzą, gdzie jest zabójca. To nie o to chodzi, jestem zły na siebie. Dobra. Chyba, że będą świadkami. To zabiorę sobie kostkę w sumie, nie? Mhm. Tak. Wtedy. Dobrze, jest szóstka. Jest szóstka. Drogi Rikardzie von Ascheberg, spędziwszy kilka godzin w bibliotece, nocną już porą, przeglądając różne księgi, ale też w niektórych przypadkach pamiętniki, zeszyty ręcznie pisane, szukając słów kluczy, wnioski są następujące. Zmiennokształtni nie są uznawani za wesen przez towarzystwo. Jest to bujda, baśń, która ma straszyć dzieci, ale nie ma nic wspólnego z folklorem mitycznych stworów skandynawskich. Więc wesen ma być bytem, który jest zupełnie odrębny od człowieka. Nie przemienia się, wiesz, jedno w drugie i tak dalej. Co czynisz notkę, a jak jest ze ślepanem, którego widzieliście, który według przynajmniej bajki był człowiekiem, ale poprzez swoje jakieś tam działania stał się nim, chyba że to tylko taki symboliczny przykład, jakaś baśń. Jest tu pewna niezgodność. Natomiast w kilku tutaj pismach, księgach znajdujesz, że towarzystwo odżegnuje się od wizji, jakoby jakiś tam wilkołak na przykład, czy nie wiem, czy wampir miał być wesen, więc nie zajmujemy się czymś takim. Jeśli chodzi zaś o ślady futrzasto-sierściowe, to jest wśród wesen kilka stworów, które bardzo przypominają zwierzęta. I jest to, jest wesen, który jest podobny do, trochę do wilka, do takiego psa niewielkiego rozmiaru, który pilnuje kościołów. Są dziwne, duże kruki, przynajmniej coś podobnego do kruków, które są w pewien sposób duszami niesprawiedliwie zabitych ludzi. Jest wodny koń, ale o ile ten jeszcze dziwny wilkopies, który pilnuje kościołów, jeszcze trochę pasuje, bo ma przynajmniej sierść, to ewidentnie opisywane możliwe rozmiary są mniejsze niż to, co tutaj nastąpiło. Takież to informacje z oficjalnych źródeł towarzystwa. Ale ja się pytam w takim razie w trakcie, jak Rikard nam to referuje, to ja pytam, a w takim razie, czy znalazł pan może w takim razie informację, czy istnienie zmiennokształtnych jest jako takie wykluczane przez towarzystwo, czy po prostu nie uważają tego za swój obszar zainteresowania? Bójda i bajka. Tak, czyli, to słyszeliśmy, bójda i bajka. Nie, nie ma takich. Rikardzie, w niektórych tych księgach było to kulturalnie zanegowane. W niektórych odkryłeś po prostu brak jakichkolwiek takich przykładów, więc autor uznawał, że czegoś takiego nie ma, ale pojawiło się kilka źródeł, które mówiły właśnie, że to są bzdury, że w końcu zajmijmy się poważnymi sprawami. Niestety. To też w pewien sposób ma swój sens, prawda? Jako wesen, ten obcy gatunek, być może nie gatunek, może to złe słowo, ale ten obcy lud, cywilizacja, coś odrębnego, prawda? Chociaż w takim wypadku, tak jak mówiłem, gdzie w tej hierarchii, gdzie w tych strukturach
umiejscowić pana, który... No cóż, może to tylko iluzja, prawda? Tak jak niektórzy ludzie w swoich manierach przypominają zwierzęta. Nie będę tutaj wskazywał kto i kiedy. Tak też Wesen mogą ludzi przypominać. No. Puszczę tą kiepsko ukrytą aluzję mimo uszu. Mówiłem oczywiście o naszym myśliwym, którego spotkaliśmy. Nie wiem, co pan sobie wyobraził. Towe, wydaje mi się, że coś chciałaś napomknąć. Mimo to, że wcześniej Rickard wspominał o jakichś rytuałach, kiedy opowiedzieli, kiedy już dowiedzieliśmy się tak naprawdę, kim był Denat, mniej więcej wiemy, że jest jakiś, możliwe, że jakiś zmiennokształtny, ale nie wiadomo do końca, czy to jest Wesen. Ja bym chciała mimo wszystko... wiem, jakie są kobiety. Wiem, że Dirma ostatnio straciła kogoś bardzo bliskiego i chociaż jest bardzo zajęta, to na pewno wieczorami bardzo się nudzi. Czy ona na pewno nie podsłuchiwała nas przez kota? Czy chciałabym się po prostu dowiedzieć, czy mamy tak zwane nagranie rozmowy na przykład tych postaci? Czy wiemy, jak oni się nazywali? Albo na przykład, czy Algot wie, albo... Niestety po szybkim sprawdzeniu jest to ślepa uliczka. Kot... Nie wiemy też, jak oni mieli na imię. Też nie mówili do siebie, nie zwracali się. Wiesz co, z kota da się wyciągnąć informacje tylko i wyłącznie za pomocą uruchomienia skontaktowania się z Dirmą, co też możliwe, że zrobiłaś wieczorową porą, ale Dirma zaprzeczyła, jakoby cokolwiek słyszała. Nie używała komunikacji, więc nie. Więc tak, macie czterech napastników, o których nie wiecie, jak się nazywają, gdzie ewentualnie ich szukać. Może są jakieś informacje, które wam to odkryją. Może trzeba się im przyjrzeć. Co o tym sądzicie? Przy wczesnym bardzo, co Rickardzie może dla ciebie być, oznaczać lekkie niewyspanie przez twoje nocne buszowanie w księgach, śniadaniu, które przygotował Algot, możecie porozmawiać sobie. Napalone jest w kominku, pada śnieg, taki grubszy, czuć też zza okna zamkniętego, ale mróz, te kontury szyby są takie zamalowane rysunkami mrozu. I cóż wy na to? Przepraszam. Algocie, czy my mamy taki luksus, jakim jest kawa, którą nieraz pija się na dworze? Oczywiście, że tak. Czy życzy pan sobie filiżankę? Mogę nagotować dla wszystkich. Byłoby to miłe. Dziękuję. A ja poproszę tylko wody. Zaparzę sobie rumianku. Służę się. Obudziłam się trochę taka roztrzęsiona mimo wszystko. Proszę nie dolewać tylko mleka, tak jak to robią na południu. Dobrze. Nie rozumiem tego pomysłu, jak można tak ciekawy napój osłabiać. Czy Towe, śniło ci się coś? Jesteś, powiedziałeś, że po przespanej... Tak, zdecydowanie źle spałam i możecie widzieć, że mam oczy bardziej podkrążone niż zwykle miewa 55-letnia pani. Tak, wracały do mnie wizje poprzedniego miejsca zbrodni. I jakieś odgłosy, właściwie głosy z tego bagna. Głosy już nie tego człowieka, który umarł, którego słyszałam ostatni dech, tylko kobiecy właściwie, dziewczęcy głos. I tak jakby nawołujący mnie. Nie byłam w stanie powiedzieć, co mówi. Nie słyszałam tego, byłam bardzo ciekawa, ale z drugiej strony
podświadomie wiedziałam, kto do mnie mówi, że mówi, prawdopodobnie przemawia do mnie gdzieś z głębi tamtych bagien Indra. I obudziłam się z lana potem. A pamiętasz, co mówiła w tym śnie, czy nie? Nie wiem. Próbowałam tam podejść, ale z drugiej strony się bałam. Może bałam się tego, co mówi, ale... Kiedy obrałaś... Może to jest gorsze. ...jajko na twar, na miękko i przebijasz czubek tego jajka łyżeczką, to tak jak czasami bardzo dziwne skrawki wspomnienia sennego przychodzą, tak teraz absolutnie jesteś przekonana, że słyszałaś ten jej głos, jakby toczył bardzo zwyczajną, normalną rozmowę. I makabryczne wspomnienie związane z tym bagnem i z tym, co się wtedy stało, na kontrze nie pasuje zupełnie do tego, jakby Indra tonem spokojnym, wymieniając mu uprzejmości, toczy rozmowę. Więc ja tylko głośniej stukam w to jajko, żeby zagłuszyć to, co jest w mojej głowie. I chrząkam. Panowie, w takim razie co robimy? Tak. Mamy trochę informacji ciekawych, to prawda. Nie spodziewałem się, że w ten sposób te sprawy mogą być połączone, ale te ostatnie słowa, które pani słyszała i to, że to był jeden z tych zbirów, kto wie, być może sprawczynią jest ta kobieta, która z nimi była. Chciałam się tego dowiedzieć. Myślałam, że może między sobą rozmawiali, że mówili do siebie jakoś po imieniu. Wiemy, że mogło dojść do niezgody w ich grupie i tak się ona mogła skończyć. To daleko wysnuta teoria, ale my potrzebujemy następnych poszlak. Tak, panie doktorze? A ja myślę, że poszlaką istotną jest księga, której szukali. Prawda. Cieszę się, panie doktorze, że zaczyna pan coraz bardziej myśleć jak detektyw. Bardzo słuszna uwaga. A księga... Skoro potrzebowali księgi o... Wesen, albo o dzikich ludziach, bo nie wiemy, czy oni coś wiedzą na temat Wesen, ale może potrzebowali księgi o dzikich ludziach po to, żeby znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, który im się przydarzył. Już tak. Ale dlaczego nie poszli do biblioteki? Słyszeliśmy, że ta księga jest zdeponowana w Uppsali bibliotece. Pani Blomqvist! Genialnie! Dlaczego nie poszli do biblioteki? A czemu uważa pani, że nie poszli? Mogli pójść do biblioteki, nie znaleźć tam księgi, innymi źródłami dotrzeć tutaj. Pójdźmy do biblioteki. Dokładnie tak. Pani bibliotekarka będzie wiedziała, chociaż mogli przedstawić się nie swoimi imionami. Ale jeśli rysopisy będą się zgadzać, będzie to pewien trop. To już są świadkowie, ktoś jeszcze kto to widział. I Sztokholm, i piosenka, o której wspominał Algot. Niewątpliwe jest to, że wywodzą się ze Sztokholmu i tam mogą mieć siedzibę, ale nasz drogi pan Kim Olsen wybrał się w tamtym kierunku, żeby odwiedzić sztokholmski butik. Być może informacje, które on pozyska, będą też dostępne dla nas. Być może powinniśmy dać mu jakiś jeden z tropów naszych, żeby ta współpraca przebiegała. Dobrze, ale na razie sprawdźmy nasze tropy, bo udanie się do Sztokholmu bez większych wskazówek jest jak szukaniem igły w stogu siana, prawda? Niewątpliwie dowiedzieli się o istnieniu co najmniej zamku i tego, że w zamku powinna być ukryta księga. Może to sugerować, że również dowiedzieli się o organizacji. Ktoś mógł im to powiedzieć. Albo ktoś napuścił ich na zamek w każdym bądź razie. Albo w bibliotece, albo jeszcze wcześniej. Albo dowiedzieli się, bo mają znajomości w naszych wśród wiedzących innych, widzących. W zapiskach jest, że księga została oddana w bibliotece uniwersyteckiej. A co jeśli została oddana?
ale nieprawdziwa księga, nieprawdziwy dziennik. Mistyfikacja, kopia, coś niepełnego. Może doszli do tego i teraz szukali na podstawie tych źródła prawdy. Ale tego się nie dowiemy, siedząc tu, prawda? Ale pan, no, panie doktorze, miał dobry pomysł z weterynarzem. To był bardzo dobry pomysł. Tak. Natychmiast się tam udam, a proponuję, żebyście wy sprawdzili, czego można dowiedzieć się w bibliotece. Ja najchętniej zrobiłbym to po południu, gdyż przyznam szczerze, długonocne czytanie jest męczące i chętnie udałbym się do łaźni. Wiem, że to może się wydawać złe w tym momencie, ale w zdrowym ciele, zdrowy umysł, wie pan, panie doktorze. I tutaj, panie Ascheberg, mówi pan bardzo ciekawą rzecz, bo mówi pan o luksusach, o czymś, co jest ważne. I ta pani podobno, która wtargnęła do naszego, no, do naszej siedziby, wydaje się, że chyba była z wyższych sfer. Jeśli podróżowali tutaj ze Sztokholmu, no to raczej musieli się gdzieś zatrzymać przecież. No nie poszliby do biblioteki, a potem zaraz tutaj, a potem zaraz wrócili do Sztokholmu. Ona by sobie chyba na to nie pozwoliła. Taka kobieta, nie wiem, luksusów. Więc pewno może się zatrzymali w jakimś lepszym hotelu i może tam moglibyśmy... A chyba hoteli w Uppsali jest dość dużo. Tak, jest jeszcze bardzo dawny wątek przed naszym wyjazdem. Kogoś, kto obserwował naszą siedzibę już dawno temu, wcześniej. Był pan, panie doktorze, podążał do pewnej skarczy. Faktycznie, doktorze, coś pan o tym mówi. Tak, ale przyznam szczerze, nie udało się. To mógł być każdy, ale mógł to być ktoś nasłany przez nich. Ale nie kulał. Nie kulał oraz śledziłeś go. Nie wiem, czy pamiętasz, ale dotarłeś za nim do dużej takiej gospody. Karczmy, gospody, no. Tutaj tak, jest. I on tam zniknął. Tak. W sensie nie zniknął, tylko nie byłem w stanie rozpoznać. Może być ślepy trop, ale... No tak, tak. Tak, możemy o tą czwórkę zapytać w tej gospodzie. Może zatrzymaj się w takim miejscu. To naprawdę brzmi jak małe prawdopodobnie rzecz i byłoby to pewną amatorszczyzną z ich strony, ale kto wie, czasem popełnia się. No z drugiej strony napadli na nasz zamek w taki dość otwarty sposób, powiedziałbym. Ale wiedzieli, że nas nie ma. Więc obserwowali. Zostawili świadków. Prawda. Dobrze, mamy tu trochę. Nie byli mordercami, aspektów, tylko złodziejami. Po prostu. Ja zbiorę oczywiście fundusze. Bo może się znowu przydać nam zakup. No dobrze, tak czy owak. Tak czy owak, trzeba się udać do weterynarza, żeby dowiedzieć się, co, że tak powiem, w sierści piszczy. Dobrze, więc ty się będziesz udawał do weterynarza, ale chciałbym spytać się, czy ktoś ma pomysł na przewagę. Czy to chce ogarnąć jakąś sceną, czy... No, jestem otwarty na pomysł. Istotnym elementem jest rzut na zasobność. Zatem każdy z was poproszę o rzut ilością kości, które mają na wskaźniku zasobność i powiedzeniu mi, ile sukcesów wypadło. Zero. Zero. Jeden. Ho! Ale mamy kapitał. Tak. Mam wrażenie, że złe rzuty już zostały wykorzystane w tej sesji. Miejmy Więc nadzieję. Jeśli ktoś z was... A ile macie w sumie kapitału, Ricardzie i Niklasie? Ja mam 3. Niklasie chyba też miałeś 3, ewentualnie 4. Ale mi spadło do 2, moim zdaniem. Znaczy na pewno mi spadło o 1, o tak powiem. To załóżmy, że macie w sumie 6 kapitału i 1 sukces z zasobności, czyli 7 punktów do wydania na ewentualne przewagi, na kupienie rynsztunku. Jeśli ktoś z was by chciał tak zrobić. Ja miałam 2 zasobności, a na pewno Niklas miał o 1 więcej ode mnie, więc miał 3 na pewno. Dobrze. No też mi się tak wydaje, że miałem 3 i że mi spadło 1. To w takim nie razie... Nie wiem, czy tam wracam w jakimś czasie, ale na coś tam wydawałem. Lećmy dalej. No. Kto z was ma pomysł na przewagę? Ja.
Słucham. Ale chciałbym ją rozegrać stowę. Krótką stenką stowę. Jeśli jest taka szansa. Mhm. Z mojej strony jest. Nie wiem jak towe. Tak, proszę bardzo. Więc ja dorywam towe gdzieś tam w salonie, kiedy jesteśmy sami. I mówię... Myślałem o tym, o czym rozmawiałeś ze mną ostatnio. Pytająco patrzę i delikatnie jeszcze mi się trzęsie ręka, już piję trzeci rumianek. Myślę sobie, że chodziło ci chyba o to, że moim obcesowym podejściem przeszkadzam w naszych śledztwach. Czy dobrze cię zrozumiałem wtedy? Mówiłaś o tym, że... Nieco niezrozumiały dla mnie sposób odnosiłaś się do niefortunnych bujek, które się przytrafiły. W sumie to nie wiem, doktorze, i odstawiam tą piżankę. Bo tak, trochę chodziło mi o tym, że to przeszkadza w kontaktach z ludźmi, ale może tak, może nie potrafiłam tego jakoś ująć bezpośrednio. A ty jak uważasz, czy to tak... Zastanowiłem się nad tym i myślę, że faktycznie być może moje nabyte zawodowo oczekiwanie, że ludzie po prostu będą odpowiadać mi na pytania i traktować z pewnym należnym zawodowym statusowi szacunkiem, mogą powodować pewne, nazwijmy to z braku lepszego określenia, nadreakcje, które choć z moralnego punktu widzenia uważam za zasadniczo słuszne. To faktycznie funkcjonalnie mogą powodować niejakie problemy, które, jak wcześniej powiedziałem, mogą spowalniać czy stopować nasze dochodzenia. I myślę, że będę musiał popracować nad zmianą w trakcie tych śledztw. Przynajmniej podejścia do tych, nazwijmy to, klientów, z którymi się borykamy. Słuszne spostrzeżenie dojrzewającego człowieka. Pokiwa głową. Dobra. Dziękuję ci. Myślę, że bardzo pomogłaś mi, żeby dotrzeć do tego. Właściwie to ty mi też, doktorze, pomagasz. Ja? I wcale nie chodzi o mój bolący kręgosłup. I nawet nie wiesz, jak bardzo. Mówisz zagadkami? Zajmijmy się sprawą. To jest ważne.
Tak. Dobrze. Dobrze. No i ja bym chciał to refleksję, rozmowę wykorzystać jako przewagę. Ewentualną przewagę. Później w tych wszystkich relacyjnych rzeczach związanych z empatią. Dobrze, dobrze. Tam, gdzie będzie to pasowało w danym momencie, użyjemy tego. Tove, Rikard, czy wy także macie pomysł? Tak. Proszę bardzo. Rikard, przy tym niewyspaniu i tej złości wewnętrznej, która coraz bardziej gdzieś tam wychodzi, i zauważył, że mimo, że jeszcze taki pozór maskę sprawia, to coraz bardziej jest taki podirytowany się robi. I coraz bardziej gdzieś to w tych relacjach zacznie wychodzić. Jeszcze jego towarzysze nie czują jego irytacji tak do końca, ale gdzieś tam rzucona uwaga o tych właśnie ludziach, którzy jak zwierzęta się zachowują i tak dalej. To gdzieś takie małe złośliwości, trochę nietypowe w sumie do tego detektywa, bo nie są warte czasu, więc zmierzam, być może chcę znaleźć sobie gdzieś miejsce, żeby postrzelać do czegoś. W sensie mam na myśli cei nieżywych oczywiście, jakiś może w ogródku gdzieś do jakiś, może jakiś... Może do słomianych manekinów, które kryją się w piwnicy. Może w piwnicy, kto wie. Mam takie przyczepione, takie, narysowane oczki. Jako takie trochę odcięcie się od... trochę powrót do tej wojskowości i takie... Szczególnie w połączeniu z tym, że doszło tu do przemocy wcześniej, do takiej potrzeby obronności. Nie chcę postrzelać i spróbować nawet strzelać w ruchu, co jest... dziwne, gdzieś nawet przy jakichś takich sytuacjach, gdzie próbuję kujeć trochę, kawałek nawet podbiec, co jest niezdarne, i strzelić po tym, jakieś takie rzeczy, spodziewając się akcji, spodziewając się tego, że możemy zostać zaatakowani. Wtedy pięści doktora będą może pierwszą linią obrony, ale atakiem będzie mój pistolet. Dobrze. I to by była taka przewaga wtedy do walki dystansowej. Tak, ale chyba ustaliliśmy, że niekoniecznie należy zwracać uwagę już przed czasem, do czego to chociaż... Uznajmy to za taką gotowość bojową. Tak, tak. Jak najbardziej. A po tym, jak się zmęczę tym trochę, co nie jest trudno do kaleki, to za jeden kapitału pójdę do łaźni, bo muszę mieć czysty umysł. Nie chcę, żeby te emocje przepływały na towarzyszy i relacje. Dobrze, i łaźń... Kapitał jeden. Tak jest, i wyczyszcza ci stan psychiczny, tak? No. Tak. Dobrze. Pani Blomqvist? Ja bym chciała, wprawdzie dopiero zaczęliśmy tą naszą przygodę, ale chciałabym również wyczyścić sobie ten stan psychiczny, który właśnie mi się wskoczył, korzystając z mojego przedmiotu. Jest to moja królicza łapka podarowana przez męża, który przywiózł ją kupiwszy gdzieś, czy on dostał od jakiegoś handlarza daleko. Nawet ja nie wiem, czy to jest królicza łapka. Ja się tak domyślam, że królicza, ale kto wie, może to jakaś nutria albo... Nie jestem, nie znam się na zwierzętach. W każdym razie chciałabym to wykorzystać, żeby pójść na zero. I chciałabym się też psychicznie też przygotować, bo no chyba najbardziej znana z nas wygadana i mimo wszystko potrafiąca dotrzeć do ludzi była Liv. Wydaje mi się, że moja osoba może nie zawsze ze względu na wiek, albo jestem z tą kozą troszeczkę podejrzanie, żeby lepiej troszeczkę ludzie na mnie reagowali. Przygotowuję sobie, idę na market, na jakiś ryneczek, kupuję zioła albo najlepiej olejki zapachowe, takie na mole, takie jakieś, no to nie jest jakaś najdroższa rzecz, jakiś lawendowy, jakiś, nie wiem, tam sosnowy, coś takiego, co można tutaj łatwo dostać. I w swoim małym pokoiku w kociołku przygotowuję pachnidło. Pachnidło, którym takie jakby, no nie wiem, w jakimś
puszczu rozpuszczone te olejki. Będę się smarować. Me. Tak, to potem nie zbyt, to jest dla zwierząt, natomiast... Uderza głową w drzwi, chce wyjść. Me. Ciebie nie będę... Nie martw się, to nie dla ciebie. Więc będę mogła się odpowiednio wysmarować. Trochę ma to mnie uspokoić, a trochę pewno... Tak, nastawić... Wchodzę i ładnie pachnę, mhm. albo wchodzę i pachnę spokojnie. Wchodzę i pachnę lawendą, coś, co się kojarzy komuś, nie wiem, z, nie wiem, z domem babci, czyli takim... Jak najbardziej. Mamy zapach, mamy gotowość bojową, mamy ogładę społeczną, że tak to frywolnie nazwę, i mamy dzień, może jeszcze poranek, a dla, pewnie dla ciebie, Rikard, bo ty miałeś takie trochę wydłużone czynności trochę później. Cóż robicie? Czym chcecie się zająć? No ja do tego weterynarza. Weterynarz. Zegar tyka w ośnieżonej psali. Tym razem pogoda się zmieniła, spadła poniżej zero, trzeszczą buty, kiedy idzie się po świeżym puchu. Wszystko wygląda oczywiście ładnie i świeżo w związku z tym. Jak ruch miejski wzmożony porozjeżdża trochę po tworze zaspy, to pojawią się też elementy szarzyzny i bruku, ale na razie jest bajkowo. A ów weterynarz chciałbyś, żeby przyjrzał się zebranym przez ciebie próbkom sierści, tak? Tak, i proszę go o diagnozę. A w zasadzie nie o diagnozę, tylko o rozpoznanie, co to jest. Jakie zwierzę. Tak jest. To w takim wypadku mam dla ciebie taki deal, drogi Niklasie Johanssonie. Albo potraktujemy to jako jego usługę, bo on to musi zrobić na szybko pomiędzy pacjentami i wtedy zapłacisz jeden z zasobności, jeden tych waszych kredytów. Jak się nazywa? No, waszego kapitału. Oto to. Albo poproszę cię o rzut na przekonanie go, żeby to zrobił. A jak wiadomo, rzut może się wiązać z jakimś ryzykiem. A czy mogę najpierw próbować go przekonać, a następnie w razie w zapłacić? Oczywiście, że tak. Niechaj tak będzie. Ale tak go wkurzysz, że podwójnie. Dobra, tak, to ma sens. Jestem po złej stronie. Ale no mam matos, to moja pieniądze. Nie mam jakieś szanowania. Jest ryzyko, jest zabawa. Jeden sukces. Doskonale, zatem twój znajomy weterynarz przygląda się, patrzy, wiesz, pod światło. Nie wiem, czy mikroskop w takim gabinecie, podejrzewam, że nie, ale jego wprawa i obycie sprawia, że po kilku minutach patrzy na ciebie i mówi: no to jest sierść psa, powiedziałbym wilczur, jakiegoś takiego dużego, grube włosie, długość, ale nie kręcąca się, więc tak bym powiedział. Czy może to być po prostu wilk? No tak, to może być wilk. Bardzo dziwne, gdyby tu był wilk w mieście. Nie wiem, co wiesz o wilkach, Niklasie. Ale... niespecjalnie mają powody i nie znajdują mądrym pomysł, aby zbliżać się do takich gęstych osad ludzkich. Tak, bardziej chodziło mi o ustalenie, czy... czy jest to na pewno pies, czy może być to wilk. Kiedy powiedziałeś wilk, to powiem, że ewidentnie bardziej wilk. Sierść wilczura psa jest miększa. Nawet takiego niezadbanego, tułającego się po mieście. Wilki mają twardą szczecinę i na to wskazuje. Czyli niedźwiedzia by pan wykluczył? Idzie po księgę. Otwiera jakąś mądrą księgę, przegląda, sprawdza sobie. Raczej bym wykluczył. Niedźwiedzie futro raczej się kręci.
Musiałby być naprawdę bardzo duży, może nawet stary niedźwiedź, żeby mieć takie proste włosie. Dziękuję. Ależ proszę. Jestem zobowiązany i oczywiście będę pamiętał o tej przysłudze. Przepraszam, panie Johansson. Powiedziano mi, że pan odwiedza ten klub pięściarski. Rozważam także dołączenie. Ostatnio nie potrafię poradzić sobie ze stresem inaczej niż pijąc w nadmiarze alkohol. Pomyślałem, że może trochę ruchu mi pomoże. Czy pan polecałby? Bardzo, bardzo. Rzeczywiście. Po takiej sesji człowiek jest odprężony. Widzę panu, w panu spokój i opanowanie, a właśnie tego szukam. Zdarzyło mi się uderzyć psa, który wierzgnął przed zastrzykiem. Więc rzeczywiście chyba spotkamy się. Dziękuję bardzo, już nie zatrzymuję. Do widzenia. Do widzenia. Zatem mamy kolejną wiedzę. I cóż teraz, drodzy państwo? Zegar tyka. Tyk, tyk, tyk. Niedługo południe. Śnieg się skrzy. Czy w trakcie, jak ja byłem u weterynarza, to szanowne towarzystwo zrobiło rekonesans w bibliotece? Raczej po, chyba razem może pójdziemy, bo mi trochę zajęło, nie wiem. Tak, Rickard jeszcze się pluska. Ale Tove, ugotowawszy dekokt pachnący, czym chciałaś się zająć? Myślałem, że w ramach ocieplania wizerunku zamiast dekoktu pachnącego będzie kokarda na kozie, ale... Ja strzelałem w makijaż. To pełen zestaw. No ale tak, Tove, co robisz? Jeśli nikt inny nie będzie mógł się tym zająć, a to w sumie nie jest daleko, to przeszłabym się do tej karczmy. Zapytać się w karczmie. Ale tej, którą jakby kto wyświetlił. O której mówił. Ona się nazywała Malinowa Frida. O, niech to. Ma nazwę, czyli jest ważna. Czy jest to karczma, do której. Czy jest to karczma, do której chodzą panowie, żeby pić piwo i walić się po mordach? Czy normalnie można tam sobie wejść na. Nie wiem. Niektórzy z nas uznaliby, że do karczmy, w której panowie biją się po mordach pijąc piwo, można normalnie wejść, więc nie do końca rozumiem konstrukcję tego pytania. Ale tak, jeśli chodzi o Malinową Fridę, to ty możesz słyszeć, znać to miejsce, tak jak każdy z was. To jest dosyć duży obiekt w Uppsali, bardzo stary i uprawomocniony w związku z tym pewną tradycją. I w miarę kulturalny. To jest taki knajpo, restauracjo, pensjonat, właśnie z pokojami do wynajęcia. Stary budynek, naprawdę sprzed kilkuset lat, został odnowiony, troszeczkę zmodyfikowany, dobudowano budynek mocniejszej konstrukcji. Więc jest to takie, no nie powiedziałbym kultowe, ale istotne, przyjemne miejsce w Uppsali. Tłoczne, mimo tego, że w okolicach południa, gwar rozmów, dym papierosów, niektórzy jedzą posiłek, dosyć tęga, taka stereotypowa karczmarka z podwiniętymi rękawami, fartuch taki nałożony na spódnicę wysoko zaciągniętą, chodzi, sprawdza takim skupionym wzrokiem, czerwonymi polikami. Przy szynkwasie siedzi mężczyzna, no taki przed trzydziestką, który opiera się o kij. I ten kij jest taki trochę jak laska, ale jest trochę za wysoka, trochę zaokrąglona przy czubku. Wygląda jak kij do bicia, ale tak jakby ktoś chciał mieć ładny kij do bicia. Więc on sobie się opiera o niego tak dosyć casualowo, rozglądając się. Ma się wrażenie, że to jest albo ktoś, kto pracuje tutaj i pilnuje porządku, albo ktoś, kto, no nie wiem, bywa w akcji, a teraz czeka na posiłek. Może szuka questa. Raczej wyższa średnia klasa. Trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby tutaj zostawić i
To na razie tyle dla ciebie. Cóż chcesz i to zrobić? Nie jest miejsce, gdzie się chleje, tylko gdzie, gdy nie potrafi sobie poradzić ze stresem, spożywa się w nadmiarze alkohol. To tego typu miejsce. Jednocześnie nie pokazując, że ma się stres, bo tu raczej ludzie uśmiechnięci, dyskutujący, więc świetni aktorzy. O. Ja na pewno nie jestem. Na jedzenie ludzie przychodzą? Tak, tak. Czy tam są pokoje do wynajęcia? Tak, właśnie dokładnie było powiedziane, tak, że to pensjonat. Ty tam gdzieś jesteś teraz u weterynarza, więc nie podsłuchuj. Ja jestem na pewno ekscentryczna z tą swoją kozą, ale bez przesady wychowywałam się, znaczy mieszkałam kiedyś w normalnym domu z normalną służbą, więc kozę zostawiam w domu i idę do karczmy sama. Chociaż tak, po prostu okutana w te wiele warstw swoich płaszczy i różnych chust. Jeszcze przez to, że jest tak bardzo zimno, zarzucam pewną dodatkową warstwę i wchodzę do tej karczmy, pensjonatu. Prawdopodobnie tam nie pasuje, ale myślę, że zamawiam jakąś herbatę czy coś w tym rodzaju. Ale przede wszystkim chciałabym się wypytać, wiesz co? Gdzieś tam może i porozmawiać z panią. No więc właśnie, po pierwsze, to nie jest tak, że bardzo tu nie pasujesz. Tu są kobiety, to jest dosyć nowoczesne miasto. Nie jest to nadzwyczajne, żeby się kobieta pojawiła w gospodzie. Czy chciałabyś znaleźć miejsce, do którego się dosiadasz i czekać na obsługę, czy chcesz iść do baru i tam coś sobie zamówić, a potem wybierać? Na pewno nie, myślę, że iść raczej. Już z konkretnym jakimś celem. Dobrze. Zatem chodząca po sali w pewnym momencie ta taka kobieta przed 50 strzelałabyś, może trochę po 40, ale zdrowa, taka duża, przychodzi za bar, uśmiecha się ciepło, serdecznie, ma takie bardzo wesołe oczy. Dzień dobry, co mogę podać? Dzień dobry. Się tak rozglądam właściwie, czy to dobry, czy to dobry wieczór jest. No, dzień dobry, jest 12 w południe. O, to właśnie świetny, świetny czas na jakąś herbatę albo rumianek? Rumianek? Oczywiście, a może pani życzyłaby sobie taki rozgrzewający trunek, jeśli jest pani przeziębiona, na bazie alkoholu, whisky. Trochę tam bym dodała imbiru, cytryny, miodu, zamiast rumianku. To brzmi jak idealny napój na tą pogodę jest. Mam bardzo, bardzo zmarznięte dłonie, no już krążenie, nie to. Mam też świeżą zupę, kapuśniak. Podziękuję, rozgrzeję się. Rozumiem. Po prostu. Patrzę na tą kobietę, ona jest młodsza, starsza? No ona jest po 40. Ma czerwone takie poliki. Albo cały czas się bardzo wstydzi i strzela pąsa, co nie pasuje trochę do jej obycia. Albo ma tak naturalnie po prostu, że kiedy jest jej ciepło, jest w akcji, to czerwienieją jej poliki. Ale trochę się to kojarzy z malinami, może w nazwie Malinowa Frida. Pani tu pracuje, czy pani jest właścicielem? O, kochaneczko, i to? Jestem właścicielką, odziedziczyłem to po ojcu. Mój mąż niestety zmarł i od tej pory jestem sama tutaj właścicielką. No sama, pomaga mi zięć, pokazuje na tego mężczyznę, który siedzi z kijem. I oczywiście moja córka. Przybytek zaiste. Bardzo, bardzo piękne miejsce, zresztą słyszałam o nim. Oj, obiło mi się uszy i to już parę razy. A wie pani, czym ja się zajmuję? Bardzo jej było dobrze, kiedy słuchała komplementów, a teraz jest zaskoczona i nie wiem, czy mam zgadywać? Nie, bo to jest... To dopiero zyskuje na popularności. Zwłaszcza w Europie. Energia. Słyszała pani o dobrej energii i złej energii? Wprowadzam dobrą energię do miejsc, przedmiotów,
magnetyzuje wodę. Jak taka jakaś taka wróżka, tak? Jak taka czarownica jakaś. W dobrym tego słowa znaczeniu. No to tak jak myślałem, że to tylko na wsiach się mówi o takich osobach. O znachorkach. Nie. To jest sama nauka. Zaiste nie słyszała. Nie słyszała. To ciekawe bardzo. Tak, stawia przed tobą taki gliniany duży kubek parujący. A ja, jak ona stawia kubek, ja wyciągam jedno z jakichś wahadełek i pokazuję... Robię po prostu pokaz jakiegoś jednego ze swoich... Jednego ze swoich takich małych seansów. I tłumaczę jej, że ten seans wskazuje, znaczy to wahadełko czy wskazuje, że tutaj jest bardzo dużo dobrej energii, będzie bardzo, absolutnie będzie to miejsce prosperowało długo, a jej rodzina będzie żyła szczęśliwie. A moment, przepraszam, ona jest zainteresowana, ale w pewnym momencie ci przerwa. Przepraszam, ale od małej jestem uczona, żeby być osobą do rzeczy przedsiębiorczą. Rozumiem panie. Interesuje mnie to i jeśli chciałaby pani w ten sposób zareklamować swoje usługi, to ja chyba chętnie skorzystam, bo chciałabym sprawdzić, jak rozkłada się energia w moim lokalu, ale proszę nie nawijać mi makaronu na uszy, nie mówiąc mi samych dobrych rzeczy, bo jak rozumiem, to jest tylko pewien wstęp. Czy pani się daje zatrudnić, czy to raczej nie to? Jestem w złym miejscu. Nie, przepraszam. Trochę źle mnie pani zrozumiała. Ani nie chciałam obrazić, ani nie chciałam tutaj... Moje umiejętności doprowadziły mnie do tego miejsca, ale nie jestem pewna, czy jakby trafiłam do końca dobrze. Poszukuję pewnej osoby, a właściwie pewnych osób. No, tak pod włos mnie jeszcze nikt nigdy nie brał. W sensie w taki sposób. Ale wielu próbowało. Droga pani, jedną z ważniejszych zasad, które przekazał mi mój ojciec dotyczących prowadzenia takiego lokalu, jest to, żeby nie pomagać w poszukiwaniach. I nie pomogą pieniądze ewentualne, bo słyszałem, że w książkach się pisze, że trzeba przekupywać za informacje. Cenię sobie to, że każdy może wynająć pokój w moim przybytku, mieszkać i dopóki nie robi nikomu krzywdy, robić co chce. Nie wnikam w sprawy prywatne. No, to zrozumiałe. Ja też nie chcę się tutaj jakby tymi prywatnymi sprawami dzielić. Tak jak mówię, nie chciałam urazić, ale... No cóż, ta sprawa jest dla mnie naprawdę bardzo ważna. Rozumiem, że nie chciałaby pani robić wyjątku. To nie jest kwestia robienia wyjątku. To jest po prostu kwestia złamania zasad, którymi według których funkcjonuje i... Przepraszam, udam się do kuchni, żeby doglądnąć spraw. Oczywiście. Rozumiem, że mogę zapłacić tam przy barze, tak? Tutaj może pani zostawić pieniążki. Tutaj wszyscy sobie ufamy, zresztą jest tutaj mój zięć. No ale proszę sobie spokojnie wypić, zobaczyć, tak. Może będzie chciała pani coś jeszcze zamówić. A toaleta... Wychodek mamy tymi drzwiami na lewo, w podwórku nieopodal stajni. Dziękuję bardzo. Tu jest ewentualny test do zrobienia towe, jeżeli chciałabyś dokonać pewnej przenikliwości sytuacji, to jest tutaj coś do wypatrzenia. Ja myślałam raczej o tym, żeby widząc, że ona to tutaj się jakby nie uda, jestem pewna, że nie mają jakąś księgę, gdzie zapisują gości. Czy jak ktoś wchodzi, to się ktoś wpisuje do tej księgi? Wiesz co, wygląda na to, że ten bar podłużny, duży szynkwas to jest centrum wydarzeń, bo tutaj są schody prowadzące na antresolę. W tym tutejszym starym budynku kilka pokojów na tej antresoli, ale jest też pewnie przejście do tego większego budynku kamiennego wybudowanego na tyłach. Więc jeśli
Widzisz, że gdybyś chciała wynajmować tutaj pokój, to robiłabyś to właśnie tutaj. Jeśli jest księga, to tutaj za tym barem. Dobrze. Jeśli jest taka szansa, bez wiadomo... No dobra, to może wydać się delikatnie podejrzane, ale chciałabym się zajść między ludźmi, podkraść, zajrzeć. Czy nie ma tej księgi i czy ja w tą księgę nie mogę zajrzeć? Ale przepraszam, tutaj... gdzieś pomiędzy ludźmi, tak? Tak, no bo rozumiem, że tutaj są ludzie, ale może ktoś się wpisuje akurat. No tak, ale to mi też nic nie da, bo ja nie wiem, jak oni się nazywają. No masz jakiś trop imienia Ilda, ale... Tak, to też prawda. Ale nie znajdziesz wśród na stole księgi. No jeżeli ktoś dobra. Się melduje, ja tutaj... to robi to tutaj przy dobra. Barze. Okej, okay. No to w takim razie no, spalony trochę trop. Tak jak ci mówię, jest tutaj coś tutaj drzemie. Jeśli chcesz, możesz to zrobić na szybko, po prostu rzucając na przenikliwość i próbując coś wypatrzeć i zrozumieć w tej krótkiej rozmowie, albo sobie po prostu tutaj usiąść, spędzić więcej czasu i zobaczyć, co się dzieje. Zobaczę, skoro rzucasz, że tak powiem, jakąś... Po raz 322. Cokolwiek rzucasz, cokolwiek wezmę, najwyżej wrócę z niczym. Tak, czyli jakby co, przenikliwością chciałabym podejrzeć, czy... Proszę cię bardzo. Jak tam twoja pula kości? Na przenikliwości? Na przenikliwości pula kości jest 5. To całkiem nieźle. Bo zdjęłam ten stan, żeby móc coś zrobić, ale gadanina moja jest gorsza. Jedno spadło, ale pod wątpię. Nie. Nie ma sukcesów. No to cóż. No to się przeszłam i napiłam się whisky i wróciłam do domu. Dobra. Niklas był u weterynarza, Rickard dbał o siebie. Cóż następnego? Czy chcecie się spotkać, żeby wymienić informacjami, czy jakieś dalsze plany? Ja tylko stwierdzę, że tak powiem, pomiędzy jednym wyjściem a drugim, bo jak rozumiem, chcemy iść do biblioteki, przynajmniej ja chcę, triumfalnym głosem stwierdzam do naszego pana detektywa: drogi Rickardzie, wilk, dwunogi wilk. W takim razie, drogi panie doktorze, już idę zamówić srebrne kule, jak mówią bajdy. Żartuję sobie oczywiście, ale zamówię te kule, oczywiście. Nigdy nie wiadomo. A ja, drodzy panowie, byłam w karczmie, właściwie w pensjonacie Malinowa Frida i myślę, że tylko urok osobisty naszego pana detektywa i jego przenikliwość mogłaby cokolwiek stamtąd wydłubać, ponieważ wszystkich imiona, nazwiska i w ogóle wszelkie informacje na temat tych, którzy tam przebywają albo ewentualnie wynajmują pokoje, niestety te informacje są dość dobrze dość tajne, ściśle. Och, dlaczego? Panie doktorze, czy pan nie wie sam, że co się dzieje, na przykład taka młoda dziewczyna, jak nasza obecna tutaj Ewa, poszukuje schronienia, to wypytujący rodzice w takich pensjonatach nie dowiedzą się na przykład tego i dlatego te pensjonaty funkcjonują. Prywatność. Ale chcę powiedzieć, że oj, byłoby bardzo ciekawie, gdyby na przykład ja albo pan Olsen ruszyli tam, aby zapytać się o identyfikację Denata, który jak ustaliliśmy mógł tam przebywać, prawda? W takiej sytuacji nasza właścicielka Malinowej Fridy chyba nie mogłaby dalej chronić się swoimi interesami, prawda? Chodzi tu wszak o identyfikację kogoś, kto zmarł i szukamy informacji, aby poinformować z bliskich. A może i towarzyszy.
A gdyby w takim razie, nie ujawniając się, zarządzać informacji o klientach ze względu na przykład na chorobę. Niesamowity pomysł. Choroba. Boję się, że mogliby chcieć zamknąć całą karczmę. Przepraszam, panie doktorze, ale wyobraziłem sobie pana idącego tam i kłamiącego o chorobie. Przepraszam bardzo. Ten widok jest... No, nie jest to aż znowu takie wielkie kłamstwo, bo jeżeli założymy, że tą chorobą jest zmiennokształtność... Jeśli coś takiego istnieje, oczywiście. To nie będziemy daleko mijali się z prawdą. Znaczy, nie będziemy oczywiście o niej mówić, ale... sam fakt. Przepraszam, może załatwimy jedną sprawę. Argocie! Argocie! Nikt nie przychodzi. Cóż się stało? Pan mówił, że będzie się zajmował... Ilo? Dziewczyną. No nic. Panie Freeze! Trochę echa, ale nic nie odpowiada. Niepokojące. Może przebywa z naszą młodą Liv. Ach, martwi mnie trochę jej postawa, ale nie ma chyba tutaj nic na siłę działać. Zrozumiała zresztą. Nieważne, przepraszam. Cóż. Udajmy się może do tej biblioteki, a i tak z tego co rozumiem, nie wiem, chyba że chcemy się rozdzielać w tej kwestii. Ale biblioteka wydaje się pustym tropem, chociaż... Biblioteka, myślę, że musimy sprawdzić tak bądź owak. Chciałabym towarzyszyć panu, panie Ascheberg, bo jestem ciekawa pana działania po prostu, jak pan to rozwiązuje. Ja czuję się tutaj zupełnie jak piąte koło wozu. Nie wiem, ani nie potrafię z nikim dobrze porozmawiać, ani... No, w księgach też się nie czuję specjalnie mocna, więc chętnie popatrzę, jak specjaliści to robią. A nie mieszała tam pani w mleku? Nie piłam whisky z miodem. Mówię... A, w sensie jest w mleku. Nie. Nie, używałam tylko kryształu. Ale... I po nad rzeką pamiętam, że mówiła pani, że wyczuła coś. Czy? No jakieś obecność istot bądź sił, z którymi mamy do czynienia. Czy podobny eksperyment? Nie jestem pewna, czy one by już jeszcze tam były. A jeśli śpią w pokoju na piętrze? Muszę przyznać, że nie zwróciłam na to uwagi. Czy wracając myślami, chyba nie było nic dziwnego w trakcie wyczuwania energii z malinowej Fridy? Nie, raczej nie. Energii nie. Co, może masz lekko w czubie, bo gorąca whisky z dodatkami, nie wiem na ile masz wprawę w tym, to mogła sprawić, że jesteś taka... Ha! Czujesz zapach swojego pachnidła i sądzisz, że to dobra, dobrze wykonana robota. Ale chyba nie badałaś tam jakoś bardzo wnikliwie tej energii, nie skupiałaś się, więc wygląda to na... wszystko w porządku. Miejsce jak miejsce. Pensjonat. Udajmy się zatem do biblioteki. Wieczorem pan Olsen wróci, poproszę o pismo. I być może pomożemy mu identyfikując denata w Majinowej Fridzie, a teraz biblioteka, prawda, jest przed nami. Mhm. A zatem całą trójką udajecie się do biblioteki na uniwersytet, tak? Jeszcze przed wyjściem, jak na możliwości Richarda, kilka kroków i wdawałam parę razy Frisk. Być może pan Frisk przyjdzie mimo wszystko gdzieś. Może był zajęty, ale...
Na ostatnie twoje zawołanie odpowiada głos, ale nie Friska, tylko taki, jakby ktoś z górnego piętra próbował szeptem mówić: pan Algot śpi! I jest to głos niezrozumiały dla ciebie, nierozpoznalny, ale po chwili oczywiście widocznie z górnego piętra, tam gdzie umieszczono Ilwę. No tak. Nie pomyślałem o tym. Biedak w końcu musi odpocząć. Jedź. Weźmy dorożkę. Dobrze. Zatem przenieśmy się od razu, niespecjalnie dając dużo uwagi pięknie zaśnieżonym ulicom Upsali, w których koń ciągnący dorożkę niejako swoją klatką piersiową rozsuwa świeżo napadany śnieg. Jest tego śniegu dużo. A przed nami stary, podłużny budynek uniwersytetu, różne przylegające mniejsze budynki i doskonale wiecie, w którym z nich jest biblioteka Uniwersytetu Upsalskiego, otwarta oczywiście tak dla studentów, jak i dla mieszkańców miasta. I waszym celem jest właściwie co? Próba odnalezienia tej księgi? Ja myślę, że jedno to odnalezienie, drugie to zapytanie osób tam pracujących o tą księgę i czy ktoś nie pytał o nią. Czy ktoś nie pytał, tak dokładnie, czy nie ma wpisu, bo jak się wypożycza albo nie wiem, tam szuka w fiszkach czy coś, to pewno trzeba podać jakieś dane. Więc o ile po wejściu przy takim biurku, powiedzmy a la recepcja, przyjmuje młoda kobieta, to po chwili waszej jakby tego pomówienia, o co chodzi, mówi: przepraszam, ja właściwie jestem stażystką tutaj z uniwersytetu. Jeśli chodzi o takie starsze książki, to ja może poproszę mojego szefa. I wychodzi do pokoju, z którego po chwili wychodzi starszawy, ponad 60-letni, ewidentnie pan z potężnym brzuchem, niskiego wzrostu, łysy całkowicie, ale ma bokobrody, wielgachne, monokl, kamizela, złoty łańcuch od zegarka, który jest wpuszczony w kieszeń, idzie powoli i dostojnie, jak to bibliotekarz, oczywiście ma jakąś księgę pod pachą i fajkę, z której pyka. Dzień dobry! Nazywam się Laurentius Melberg i jak mi powiedziano, macie państwo pytania do biblioteki. Dzień dobry, nazywam się Niklas Johansson i chciałbym dowiedzieć się, czy znajduje się u państwa i jest możliwość wypożyczenia bądź przynajmniej przejrzenia na miejscu dzieła słynnego biologa, naukowca Linneusza o niepokojącym tytule Homo Ferus. Tak jest. Ha! Zadziwiające. Dopiero kilka dni temu ktoś pytał o tą książkę. Z ust mi pan to wyjął. Jest pan przenikliwym młodym człowiekiem. Zgaduję, że lekarzem medycyny. Proszę pana, zadziwiające, bo tak jak ta księga przez wiele lat leżała tutaj, tęskniąc do ludzkich rąk i oczu, i nikt się nią nie interesował, tak nagle, w jednym tygodniu, właściwie tydzień po tygodniu, pan jest drugi w kolejce. A czy ona tutaj w ogóle jest? No, to jest fascynujące zagadnienie. Jeśli chodzi o księgi, rzadko spotykam tutaj sprawy, na które mógłbym zawiesić swój umysł i chwilkę się nad nimi zastanowić. Rozumie pan, księgi to wspaniałe źródła, z których czerpać powinniśmy wszyscy wspólnie, tak, dzieląc się wiedzą. Przez większą ilość czasu nie zwraca się uwagi na te ważne. No, dobra, bardzo przepraszam, chyba się rozgadałem. Homo Ferus jest nieobecny. Niestety mężczyzna, który pytał o tę księgę w zeszłym tygodniu, także musiał wyjść
rozczarowany, a powiedziałbym także, że niespecjalnie umiejętnie skrywający swą wściekłość, trzasnął drzwiami, wychodząc z biblioteki. Niespotykane. Co ciekawe, odkąd on wyszedł, próbowałem przypomnieć sobie, mam doskonałą pamięć, a jednak żyję już na tyle długo, że rzeczy wcześniejsze nieco trochę tracą. Dawno temu, jak zapis głosi, ta książka została przyniesiona tutaj do biblioteki przez młodą kobietę z tak zwanego towarzystwa. On patrzy od razu na każdego z was, żeby wyczuć, czy wiecie, z czym się je słowo towarzystwa. Myślicie, że widzi coś? Tak, po mnie widzi. Zapis głosi, że jest to książka bardzo niskiej oceny, merytorycznej. Natomiast została tutaj zdeponowana niejako, aby ją przetrzymać, przechować. W związku z tym, że w domu, w którym była wcześniej przetrzymywana, wybuchł pożar. Nikt nigdy nie zainteresował się tą księgą. Należała i leżała. Nie ma zapisów o wypożyczeniu, nawet o braniu przez naukowców do zbadań. Aż w końcu 2 lata temu znalazłem zapis, że wypożyczył ją pastor. Młody pastor, tu z Uppsali, Matthias Rowe. Matthias Rowe. Matthias Rowe jest pastorem, o którym wspomniała wam... jak ona się nazywa? Linnea? Linnea, dokładnie. Linnea. Przepraszam. Elfeklint. Chciałem zrobić z elfa imię. Linnea Elfeklin, który jest jakimś takim pastorem wiedzącym o towarzystwie, wspierającym towarzystwo w mniejszym lub większym sensie. I pojawia się tutaj jego nazwisko. Jakoby przed 2 laty wypożyczył tę księgę. I proszę sobie wyobrazić. Nikt z nas nie upilnował tej sytuacji. Nie ma zapisu o zwrocie tej księgi, a jednak, jako że była jakby mizernej uwagi, którą się ją udzielało, wstyd przyznać, nie ma jej w bibliotece. Przekonałem się o tym tydzień temu, kiedy przybył ten profesor ze Sztokholmu. Nie pamiętam nazwiska. To niefortunne. Dosyć. Czy zdaje pan sobie sprawę, że... Nie pamięta pan, ja się tak trochę wyrywam, a nie pamięta pan godności profesora? Którego? Wstyd przyznać, ale tak dotknęło mnie osobiście to zawstydzenie się tym, że księga w mojej bibliotece zniknęła, że próbowałem sobie przypomnieć jego nazwisko, ale nie pamiętam. Linę. Mówił, że jest autorytet w dziedzinie biologii. Panie doktorze, spokojnie. Panie... Mówimy o osobie, profesorze, która tu przybyła. Ze Sztokholmu. Tydzień temu przybył tutaj profesor ze Sztokholmu, który chciał wypożyczyć tę książkę. Proszę nie zaciskać pięści, panie doktorze. To ja mam powody, żeby się wstydzić. Nie pamiętam nazwiska, ale wykłada filozofię na Uniwersytecie Sztokholmskim. Jest to starszy mężczyzna? Młodszy ode mnie, starszy od panów. W kwestii odniesienia jego wieku do pani, nie będę poruszał tego tematu. Przez grzeczność. Ciekawe było to, że on wyraźnie zdenerwował się. Chyba był przekonany, że tutaj skończy się kres jego poszukiwań. Prosił mnie najpierw... załatwiał sprawę z jedną ze stażystek, a kiedy ona nie potrafiła znaleźć tej księgi, poprosił o mnie i posyłał mnie, starszego, kilka razy do regałów, abym odnalazł. Niestety nie udało się. On wyszedł i trzasnął drzwiami. A nie zwrócił pan uwagi przypadkiem, być może znam tego profesora, gdyż znam paru, czy przypadkiem nie poruszał się w sposób trochę taki jak ja, ale schodem trochę kulejącym, trochę takim niepewnym. Znam jednego profesora, który ma lekką wadę też. Nie powiedziałbym. Raczej przypominał z postury mnie. Nieco okrągławy. Jeśli dziwnie chodził, to tylko dlatego, że ludzie o takie jak ja, tężyźnie, trochę się bujamy chodząc.
A może to był profesor z bokobrodami? Tak, miał dosyć obfite bokobrody. No, zresztą znów podobnie do mnie. Też był niski, tak jak ja. Ale był arogancki, był bezczelny. Jeszcze trochę i nie powstrzymałby się przed ciśnięciem mi obelgi. I tym ewidentnie się różnimy. To jest zadziwiające, że osoba o takim zachowaniu może być profesorem. Podejrzewał pan, że się podszywał, czy dał jakiś dowód temu? No nie, już pana, skoro przyznał się, że jest ze Sztokholmu, wszystko jest jasne. To dziwne miasto, które jest promowane jako stolica naszej Szwecji, to jest jakiś żart. Prawda. Tak więc bardzo przykro mi, ale po dosyć wnikliwym przejrzeniu wszystkich regałów jestem pewien, że Homo Ferus nie ma tej księgi w naszej bibliotece. Próbowaliście państwo ją odzyskać? Tylko u pastora. Nie. Przyznam, że jest to sprawa, która w danym momencie bardzo mnie porusza, ale kiedy tylko poświęcę czemuś innemu moją uwagę i myśl, to zajmuję się czymś innym. To zresztą jest to pewno zrozumiałe, jeśli dopiero niedawno dowiedziano się o tak naprawdę o utracie księgi, to pewno jeszcze nie było czasu. I rozumiem, że inne rzeczy też bardziej zaprzątają głowę. No są sprawy osobiste i inne sprawy. Gdyby ten człowiek nie był taki bezczelny, to pewnie miałbym większą motywację, aby znaleźć tę księgę. Poza tym to mizernej wartości merytorycznej publikacja, tak więc uznałem, że nie jest istotna. Aż tu znowu państwo. Trzy osoby szukają Homo Ferus. To jakiś post-factum bestseller. No niemniej jednak autor jest tu znanym naukowcem. Oczywiście znanym naukowcem, a jednak nie odcinajmy się od tego, co wydarzyło się z nim później, bo niewiele osób, tak jak on, zmarnotrawił swoją renomę ważnego naukowca. No ale ogród botaniczny. Tak, tak. Pokłoniliśmy się jego odkryciom z dziedziny zoologii i botaniki. Niemniej jednak... Poza tym fantastyka jest bardzo poczytna. Potrafi przynajmniej być. To kwestia mody. To zniknie prędzej niż ten śnieg, który dzisiaj spadł. No dlatego jest nas tylko trójka. Fantastyka. Jestem podobnego zdania, prawda? Jednak życie ma o wiele więcej ciekawych historii niż fantastyczne, wymyślone. Bądźmy poważni, nie poświęcajmy temu uwagi. Czy mogę no jeszcze pomóc? No właśnie, dziękujemy za informacje i miłego dnia, że tak powiem, i kompletacji księgozbioru. Nawzajem bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie będziecie państwo przekazywać informacji, jakoby nasza biblioteka miała dziurawe półki. To bardzo odosobniony przypadek. Do widzenia. Do widzenia. Na zewnątrz. Chyba musimy złożyć wizytę pastorowi. Ale myślę, że ktoś złożył już mu wizytę. Obawiam się. Ja też się obawiam i boję się trochę o pastora i jego... Jeśli nie złożyliście tego, to tym profesorem był ten starszy. Oczywiście mężczyzna, który był opisywany przez Olgota. Dokładnie. Ale słuchaj. Byli u nas. Czyli albo nie dorwali pastora, albo nie dostali tej informacji. Aj, dostali. Pewno wyciągnęli to od pastora i byli najpierw u pastora. Ale księgi od niego nie dostali. Bo pastor mógł księgę przez znajomość z Ineą umieścić u nas. Z powrotem. Z powrotem, to nam da pójście do pastora. Prawdopodobnie czyli... dowiemy się, czy nadal pastor ma się w dobrym zdrowiu. Co również byłoby ważne, bo pewno Linea chciałaby się dowiedzieć o tym. Musimy zastanowić się, a w zasadzie mam taką nadzieję, że nasz drogi detektyw podpowie nam,
W jaki sposób ustalić teraz miejsce pobytu naszych niechcianych gości, a co za tym idzie również i samej księgi? Oczywiście. Ja myślałam również o tym, aby iść dalej na miejsce zbrodni, ponieważ tam została na pewno nie wszystko jeszcze sprzątnięto, chociaż przysypał to świeży śnieg. Ponieważ jest to mimo wszystko krwawe miejsce i jest tam bardzo dużo śladów zmarłego, spróbować porozmawiać z jego duchem. Rytuały, o których czytałem, widzę, że pani się nie poddaje. Bardzo słusznie, pochwalam. Ciekawi mnie, do tego... czy efekt jest realny oczywiście, bo z poziomu akademickiego jest wiele dowodów, że to działa. Ale tak, tak, ciekawe. A co mamy do stracenia? Chyba dopiero w nocy. Tak. To mamy jeszcze trochę czasu. Duch jest duchem, chyba nie ma raczej znaczenia, czy jest duchem w dzień, czy jest duchem w nocy. Nie jestem ekspert. Kwestia być może widoczności, podejrzaności, też tego, czy możemy się tam rozłożyć. Tam są drogie domy, prawda? To nie takie może oczywiste, więc... A ten śnieg nie ułatwi przeprowadzenia rytuału na zewnątrz. Oj, proszę mi uwierzyć. Myślę, że to miejsce może być już zasypane. Jeśli panowie mi w takim razie pomogą na wieczór, żebym tam nie zamarzła w tym śniegu, to przeprowadzimy rytuał, a do tego czasu możemy zająć się odwiedzeniem pastora. Jest pastor, jest też, przyznam fakt, że odwiedziłbym naszego detektywa Olsena, podpytał i zobaczył kwestię mojej nowej Fridy. Podobnie. Bo tam no czuję, dobrze, że to jest trop. To chodźmy do inspektora. A może... Ale chciałbym pamiętać, że pastora też powinniśmy prędzej... A może rozdzielimy się momentalnie. Mam na myśli miejsce, gdzie jest pastor, też trzeba ustalić. Być może od naszej innej, być może da się go inaczej, ale tego też nie wiemy, z tego co się orientuje. No, że chodźmy po prostu do kościoła. Możemy ustalić, że ona, jako że ona polecała wam go, to mogła wspomnieć nazwę parafii i po prostu wiecie, dokąd iść. No dobrze. Ale pytanie moje, przepraszam, bo tego jeszcze nie zrozumiałem. Idziecie wszyscy we troje do pastora, czy się jednak rozdzielacie? Bo to padło i nie wiem, co z tym zrobiliście. No, pytanie jest... Pytanie jest, czy czasowo zyskamy z tym rozdzieleniem, nie? Czy to tak nie jest, że to zahaczymy? Podróżować i tak trzeba dorożką do jednego miejsca. Mm-hmm. Nie wiem, ile nam tutaj pas. Bym zrobił jak chętnie kolejność. Nasz czas, dokładnie. Czy wiemy, ten kapitan, no on właśnie, on się miał udać do Sztokholmu, czy napisać? On powiedział, że rano wyjeżdża, żeby zbadać sprawy w Sztokholmie. Sztokholm jest tutaj na tyle blisko, że... Że on jeszcze wróci tego samego dnia? Tak, tak, no na pewno. Tylko pytanie, czy po południu, czy wieczorem, trochę zależy, ile mu tam zajmie. No bo pojechanie tam do butiku, porozmawianie i powrót, to on to powinien być lada moment. Teraz jest 13, pomiędzy 13 a 14, to powinien już być. Chyba, że zatrzymały go tam sprawy. Chyba, że ustalimy w lekkim flashbacku, że przy tej rozmowie pierwszej pewną jakąś dyspozycję mógł nam złożyć wprowadzenia tego pewne pismo od niego, inne dla mnie, żeby móc tą policję czasem tam trochę, może nie reprezentować, ale mieć potwierdzenie, że współpracuje. To zróbmy tak, jako że rzeczywiście jest to wasz zasób z siedziby, to tak, to do jednej sytuacji możecie sobie jakby zaświecić jego nazwiskiem i jego funkcją i będziecie wtedy tak jak policja. Zróbmy tak, ale tak, zróbmy że to, że jest jedna, pójdę jednorazowe. Do bajnowej Fridy, a wy idźcie do lekarza i zróbmy. Do pastora. Lekarza, pastora, przepraszam. Lekarz tu jest. Lekarz. Do pastora. Mi to pasuje. Dobrze. Ruszmy trochę to śledztwo tutaj. Tak, wszyscy? Tak, jasne. Zwłaszcza, że ja się nie chcę już pokazywać w malinowej Fridzie i teraz kombinować, że jestem kim innym. Ja chcę, jeśli to jest możliwe, ja bym chciał zamówić naprawdę srebrne kule gdzieś po drodze, gdzieś takie zlecenie złożyć no, z kapitałem to... szastając, nie żartuję z tym. Ale myślę, że to nie jest taki hop-siup do... Nie jest. Wiesz, jakbyś się do tego zabrał?
Myślę, że ogólnie ja bym się do tego zabrał, tak jak się zabiera do tego szlachta, zleciłbym to służbie. Ale pan Albert jest zajęty, więc mogę zajść do swojego domu i tam to służbie zlecić, żeby i niech oni się tym martwią, jak to robi szlachta, więc... Ale tam minęło parę godzin, to miejmy nadzieję, że on możesz już iść do jubilera. Ale ogólnie jeśli... No to może zalecę do naszej siedziby i zobaczę, czy Algot się czuje dobrze, a jak nie, to nie wiem. Mam wrażenie, że on jest człowiekiem, który załatwia takie sprawy, szczególnie, że towarzystwo mogło mieć takie potrzeby. Chodźmy do pastora. Niklas i Tove idą do pastora, a ty idziesz do siedziby, żeby pogadać z Algotem o pozyskaniu srebrnych kul w drodze do Malinowej Fridy. Dokładnie. Dobrze myślę? Dobra. Tak będzie. To może zacznijmy od tego Algota, którego zastajesz nigdzie indziej, a w pokoju Ylwy. On leży w embrionalnej pozycji, przykryty kołdrą na łożu, które było dla niej ewidentnie przygotowane, bo to jest jedno łoże. Śpi, jest spocony. Ona mówi, gorączkuje. Już od właściwie wczesnego przedpołudnia próbowałam, tak jak potrafię, zbić mu temperaturę, uspokoić go i on zasnął. Ma bardzo niespokojne sny, ale teraz od niedawna znowu wróciła mu gorączka. Jest może ten lekarz? Pan Niklas? Niestety, ale zostawię mu notatkę i jeśli go spotkam, poinformuję go, żeby przybył jak najszybciej. O! Pan Rickard! O, nie, Frisk, proszę się nie podnosić. Ja bardzo przepraszam, ale bardzo boli mnie głowa i... Ale oczywiście, jeżeli trzeba w czymś pomóc, to już jestem gotowy. I on próbuje wstać. Muszę poczekać. Nie, proszę, zbliżam się i przytrzymam. Proszę, ma pan zadanie ode mnie, które polega na wyzdrowieniu. Może to być trudne polecenie, ale postaram się też na to zadanie skierować naszego doktora. On dostrzega, gdzie jest i się kłopocze tym. Może udam się do swojego pokoju. To nie przystoi. Ja bardzo przepraszam panią. Jakaś słabość musiała sprawić, że się położyłem. Czy pan pomoże mi dojść do... Ja mogę pomóc. Ona mówi, patrząc na twoją laskę i próbuje go podnieść. Widzisz, ona robi to bardzo naturalnie. Gest pomocy z uśmiechem i ciepło, a on przyjmuje jej pomoc, podźwiga się, dygocze lekko z chłodu i trochę mu głupio wobec ciebie, ewidentnie. Proszę mnie nie przejmować. Ale pan mnie szukał, ja muszę służyć pomocą. Szukałem z troski. Skłamał Rickard. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak, udam się do siebie, przepraszam bardzo. Ja potem wymienię pościel, pani Ylwo. Proszę się nie kłopotać. Niech pan się nie kłopocze, mówi ona i delikatnie go głaszcze po tyłu, z tyłu głowy, tak żeby nie trafić w opatrunek po tym ciosie, bardzo takim uspokajającym, troskliwym gestem. Więc jeśli nie chcesz z nimi rozmawiać, to oni sobie odchodzą, a ty, cóż, idziesz do Malinowej Fridy. Co jest z naszym ogrodnikiem w tym, jakim on jest stanie? Bo zapomniałam, przyznam. On dostał... taki mocno zmarznięty, nie? Tak, on dostał w łeb, a potem leżał całą noc, natomiast słyszysz, jak pracuje. Gdzieś w ogrodzie właśnie piłuje deskę. To jest niemiecki ogrodnik światowej klasy. Ja się do niego udam załatwić, bo to był drugi pomysł. Mamy u niego na tajemnicę dawkę trucizny. Ja chciałbym tą silną dawkę trucizny od niego pozyskać w taki sposób, żeby skonstruować przy swojej wiedzy i może jego umiejętnościach kulę z tą dawką trucizny. Bo tak jakbym na zwierzę od grubego polował. Srebrna kula dum-dum. To będzie inna kula z trucizną. Ta trucizna... w środku. Ma, rozumiem, pogłębiać ewentualne obrażenia, tak? Nie, bardziej usypiające być. Dobrze. Tak jak, tylko, że to nie tak jak wtedy wzięliśmy te trzy lekko usypiające, tylko zapytam go coś bardzo silnego, co by niedźwiedzia uśpiło. To on to zrobi, ale to trochę potrwa. I oczywiście. Mam nadzieję, że wieczorem będzie gotowe. Powinno być gotowe. Wyśmienicie. A jak się miewa pani Blomqvist? Dawno jej nie widziałem. Bardzo zmartwiona.
sytuacją, która się tu odbyła, ale chyba wraca już do siebie. Zmartwiona? Zmartwiona... Ale tym napadem? Wszystkim. Tak. O, nie powinna się tym martwić. Nic nam się nie stało. Zginęła jedna książka. Farsa. Książka tak, ale mogliśmy stracić życia, prawda? No, a może ten algot cały. Mi się nic nie stało. Jestem gotów pójść na tańce, jeśli tylko się da zaprosić. Kazać jej? Nie! Oczywiście, że nie. Sam to tak zrobię. Tak myślałem. Dobrze. To zabieram się do roboty. Powiadasz pan Das Bär. Albo duży hand. Ja. Hund. U was hand, u nas hund. Dobra. A tymczasem Tove i Niklas dochodzicie do kościółka, który jest dosyć duży, właściwie jest kościołem upsalskim. Ma dzwonnicę, ma dom taki przykościelny, wyglądający jak taki dość duży dom jednorodzinny z ogródkiem przysypanym śniegiem, więc nawet nie do końca wiadomo, na ile jest utrzymane, czy też nie utrzymane. Jest, mimo tak wczesnej pory dnia, jest jakieś światło świecy w tym, widać przez okno zamknięte tego domu rodzinnego, więc może to tam. Nie widać żadnych śladów włamania już tak z zewnątrz. Nie. No kościoła. Przecież widać było, że to jakiś barbarzyńcy. Musimy tam wejść, nie mamy wyborów. Znaczy, nie rozumiem, doktorze, co pan ma na myśli, jak to nie mamy wyboru? Przecież pastor jest znajomym Linei. Tym bardziej musimy wejść. Jest to jakby nam przychylny człowiek. Nie powinniśmy mieć żadnych obaw. To się okaże. No nic. Ja wchodzę. Wchodzimy? Pewnie, idę. Pewnym krokiem. Idziemy do kościoła, rozglądamy się, szukamy, ja przynajmniej szukam wzrokiem jakiegoś pastora. Kościół jest otwarty, ale w środku nikogo nie ma. Dzień jest powszedni, nieplanowane jest nabożeństwo w tej godzinie południowej. Palą się świece, które pewnie o poranku zostały zapalone. Kościelna kieruje was, która tam sprzątała na zakrystii, było ją słychać, kieruje was do tego domu rodzinnego. Po 10 minutach jesteście przyjęci przez młodego księdza, młodego pastora Matiasa Rowena, który was zaprasza do środka. I to jest dosyć młody mężczyzna, można by powiedzieć, że chyba świeżo po jakimś tam wyświęceniu, a z drugiej strony co najmniej 2 lata już tym pastorem jest, bo wtedy wypożyczył książkę, ale ma taką cherubinową urodę i pewnie byłby pięknym młodym chłopcem, gdyby nie grymas niezadowolenia od samego początku. Jak tylko otworzył drzwi, to bez ceregieli obejrzał was z góry na dół, najpierw jedno, potem drugie. Kiedy usłyszał, kim jesteście, powiedział: wreszcie! Wreszcie! Proszę! Przez grzeczność spytam, może herbaty? Poproszę. Ne, musiałam robić herbatę. Pół godziny wcześniej by przybyli, to akurat robiłem sobie. Ale nie. Dobrze, postoję sobie przy kuchni. No to cóż... Ja pomogę, ja bardzo chętnie pomogę. Nie ma potrzeby. Wy macie swoje do zrobienia, ja mam swoje do zrobienia. W tym herbata. Nie uczał tego na seminarium, ale akurat się nauczyłem. No to pastora to zwykle jakaś pomoc jest, prawda? Tak, ale wolę samemu. Wściubia nos cały czas. To ja sobie pozwolę w takim razie usiąść, bo już ten kawałek zeszłam i stopy bolą. No to pani musi być tą od kozy. Tak. Matylda jest na zewnątrz. Nie wprowadzam jej oczywiście, no przez wzgląd na, widzę, czysta podłoga, ktoś tutaj zadbał. A przepraszam, na zewnątrz czy została w zamku? W
wcześniej chyba słyszałem. Tak, ja ją zostawiłam w zamku, zależy gdzie ten pastor mieszka, bo jeśli podróżujemy po mieście, to na pomieście nie chodzi. Tak, tak, no podróżujecie po mieście, tak, właśnie no dorożką, to jest jakiś tam... To nie, wiesz, to ona nie jeździ dorożką. I zaiste jest tutaj czysto, jest tutaj schludnie i uporządkowane. Patrzy na was, ocenia, kiwa głową. Ach, jestem ciekaw. Co w końcu sprawiło, że się pofatygowaliście do swojego sprzymierzeńca? Tak dawno już zostałem poinformowany przez Elfę Klint, że są nowi? Jest czwórka, a tu tylko dwójka? Co się stało? Szatańskie gnidy i pomioty pokonały tych dwóch pozostałych? Na szczęście nie. Powiedzmy, że krucjata... Poza tym zapomniał doktor dodać, że nie ma żadnych szatańskich gnid i pomiotów. Tak, tak. Słyszałem wreszcie, słyszałem. To w czym mogę pomóc? O cóż chodzi? O włamanie? Martwiliśmy się o Stora. No, dziwnie się martwiliście. Jak długo już mieszkacie na tym zamku? Mówiła mi Elfę Klint, że przyjdziecie, że będziecie potrzebowali błogosławieństw na każdą wyprawę. Tymczasem... O pastora martwimy się od... przed chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się, że może mieć pastor problemy z naszego tytułu. Ja i to chodzi. No, mówię szczerze, bo przecież pastor od razu by wyczuł kłamstwo, prawda? Błogosławieństwo, to w jakim sensie? Proszę się zaznajomić odrobinkę. Tradycja, zapisy w księgach nie są po to, żeby na to parsknąć. Tacy jesteśmy teraz nowocześni, że co, że już nie zastanawiamy się, skąd się wywodzimy, jak to kiedyś wyglądało? Całe towarzystwo nigdy nie wyprawiało się na spotkanie z tym, jak to wy nazywacie, Wesen, bez specjalnego błogosławieństwa rzucanego przez kapłana. Kapłana chrześcijańskiego oczywiście. Ja nie miałem jeszcze okazji przez swój młody wiek i staż współpracować z towarzystwem, ale tak mi mówiono, tak mówił poprzednik, który pracował z towarzystwem, kiedy jeszcze funkcjonowało, te parędziesiąt lat temu. Elfa Klint też mnie do tego przygotowało. Przecież jest kaplica w siedzibie, po co miałaby ona być? Więc na ten raz, jak będziecie chcieli wyprawiać się, to proszę mnie, proszę po mnie przysłać dorożkę. Na pewno to zrobimy. Proszę się nie denerwować na doktora. Szczerze przyznajemy, że dopiero zaczynamy i to niektóre rzeczy też są dla nas bardzo, bardzo nowe i takie, no, ale to właśnie wracając do tematu. Przyszliśmy, ponieważ martwimy się o pastora. I podobno było włamanie. Właśnie. A nawet do dwa, jak się domyślam. Dwa. Jedno u mnie, drugie u was. Czyż nie? Nie da się niestety ukryć. To znaczy, można by, ale chyba nie miałoby to sensu. Czyli jeśli pastor wie, że było włamanie, to rozumiem, że wie pan, czego szukali włamywacze. Księgi. Homo Ferus. Lineusza. Dowiedzieli się... Co gorsza, znaleźli. Znaleźli w zamku? Cholerstwo. Przepraszam. A teraz po upsali biega olbrzymi wilk. I to mamy prawo przypuszczać, że biega na dwóch łapach. Zatem jeśli nie myli mnie wiedza pozyskana w czasie edukacji, nie jest to wilk, tylko szatański pomiot. Możemy to również tak nazwać. Pastorze, wracając do tematu. Czy czytał pastor dzieło Lineusza? Nie. Można powiedzieć, czytałem biernie. Zajmuję się... To znaczy biernie. Kopiuję te wszystkie wasze pisma. Czy ma pastor kopię? Czy rozumiem, że ma pastor kopię? Oczywiście, że mam. Starsza pani.
zarówno ksiądz, który mnie namaścił do tej funkcji, jak i Elfeklint podkreślali wagę zapisów. Pomyślałem sobie, że ten chaotyczny zamek, który miałem okazję odwiedzić, te niezliczone, nieokreślone właściwie liczbą biblioteki, to jakiś żart. Jeśli to ma być funkcjonalne, to po pierwsze nie może być w pojedynczych sztukach. Więc systematycznie od kilku lat kopiuję wszystkie te pisma. Algot wpuszcza mnie w wolnych chwilach, teraz dawno mnie już nie było. W jednym z zapisków zobaczyłem, że odniesiona została po pożarze, który miał miejsce w siedzibie księga do biblioteki, więc wypożyczyłem ją, skopiowałem i stwierdziłem, że bardziej powinna znajdować się w siedzibie, żeby tacy jak wy mogli z niej skorzystać, ale jej nie upilnowaliście, więc nie możecie jej skorzystać, więc przychodzicie do mnie, wiadomo, jak trwoga to do Boga. Ależ to absolutnie cudownie. Spadł nam pastor z nieba i tak go łapie za dłoń i jak takiego porządnego starszego księdza całuje go w kurde pierścień. Pocałunek w pierścień przyjmuje, ale na koncepcję spadnięcia z nieba mówi bardzo proszę, bez herezji tutaj. Dobrze, tak, oczywiście. Wpadł tutaj kulawiec taki trochę starszawy, okrągły i młody, dziki, nieokrzesany cham. Przewrócili mi wszystko, przeszukali książki. Mówili właśnie, że homoferus, że szukają, że wiedzą, że mam. A ja powiedziałem, że odniosłem do biblioteki. Niech się bibliotekarz martwi, skoro ma długi język. Czy mówili coś więcej? Na przykład po co im ta księga? Albo po co im ta księga? Głównie zajmowałem się ciętymi ripostami. Ale faktycznie mówili, że jest im bardzo potrzebna do wykonania pewnego rytuału. Nawet próbowali grać na mojej litości, ale wiedziałem, że nie są stąd, z siedziby w Uppsali, więc stwierdziłem, że nie będę rozmawiał z jakimiś Rosenbergerami ewentualnymi. Wydaje się pastorowi, że to byli też widzący? Czy mówili coś o Wesen? Nie mówili wprost o żadnym Wesen, nie mówili też o byciu widzącym. Mówili, że wiedzą o tym, że w towarzystwie jest księga. Trop zaprowadził ich do tej biblioteki. Musieli znać kogoś z towarzystwa, albo kiedyś być w towarzystwie. Tak to na moje. Prawdopodobnie. A o jaki rytuał chodziło? Nie mówili. To tak ale... jak kiedy kopiowałem... Pastor czytał. No, czytałem. To są bzdury, którymi ja się nie zajmuję. Moim orężem jest modlitwa i błogosławieństwo. Ale to jest z tego, co zrozumiałem, wędrówka Lineusza po wsiach i północnych, nieprzebranych terenach i spisywanie rzeczy, które tam widział. Zakładam, że na każde jedno, które naprawdę widział, jak spośród tych szatańskich pomiotów, cztery kolejne były widziadłami pijaka. Którym się stał? I że co o tym mówią? Musimy w takim razie pożyczyć tą księgę, kochany doktorze, prawda? Tak. Dobrze. Myślę, że jest to nieodzowne. Skoro tamta zginęła, to teraz to jest jedyna kopia. W jaki sposób chcecie, żebym wam dał tę księgę, skoro już jednej nie upilnowaliście i to z zamku, który jest tajemniczy, tak, że nie wiadomo, gdzie co trafić. Jakieś gwarancje? Starsza pani z kozą i panie doktorze? Możemy przysłać tutaj naszego detektywa, który przeczyta tą księgę, ale będzie tutaj mieszkał. A on wymaga dość... On jest wyższych sfer i będzie potrzebował i dużo miejsca i pewno nikt tu nie będzie służbę. Mieszkał. Ciągnę was tylko za nos, chcę zobaczyć, jak się płaszczycie. Za mną. I on idzie do takiego bocznego wyjścia z domu, przez który wyszedłszy robi się trzy kroki, jest w zakrystii. Z tej zakrystii są schody prowadzące do góry. Tam jest takie pomieszczenie, w którym jest dość dużo rzeczy kościelnych, jakichś sprzętów przetrzymywanych na takim półpiętrze.
z tego półpiętra można się udać wyżej do dzwonu, ale to tutaj jest dosyć duży regał, jest kilka książek, oczywiście Biblię przede wszystkim, ale jest też kufer, który otwiera dużą kłódę takim kluczem, którą ma pod sutanną i kiedy otwiera, jest tam mnóstwo papieru. On najwyraźniej pocięte kartki papieru przepisywał ręcznie, zszywał, możliwe, że ręcznie, bądź u jakiegoś introligatora i w ten sposób składa tutaj bardzo dużo wiedzy. Szpera w tym, aż wyjmuje bardzo niewielki w porównaniu z pozostałymi wolumin z napisem Homo Ferus na okładce. Ja tak podglądam, czy coś innego jest tylko tak opisane, z ciekawości, bo on mówi, że wszystko właściwie przepisywał, czyli... Więc tam jest dużo tytułów. Nie chcę ich teraz wymyślać, ale to są rzeczy, dobrze, które są ewidentnie związane z działalnością towarzystwa. Więc jakby co, to macie w nim też jakąś tam jakieś tam źródło wiedzy, trzeba się tylko przecisnąć się przez jego attitude, które jest kłopotliwe. Ale jest godzina obiadowa, macie Homo Ferus, możecie podjąć decyzję, co z nim robić, a tymczasem zajrzyjmy do malinowej Fridy. Niewiele się zmienił opis, po prostu zdecydowanie więcej osób je ciepły posiłek typu obiad. Frida, duża kobieta, zajęta czymś w kuchni, ten jej zięć oparty o kij. Zakładam, że Tove mogła opisać, co tam jest, z kim rozmawiać, więc jak gdybyś chciał się zabrać do tego? Jak chciał się zabrać? Pora obiadowa, niedługo, może coś zjem. Co najpierw zjeść? To mówię, usiądę, obserwuję. Zanim wyłożę jakiekolwiek karty, zastanowię się. To w takim wypadku, na pewno zanim otrzymasz posiłek zamówiony u, i to nie u Fridy, tylko u drobnej, podobnej do niej w układzie twarzy, ale młodszej kobiety, skoro tam jest zięciu, to może to jest córka, ona wspomniała o córce, tak ci się to układa. I Frida, i ta córka ewidentnie mają prąd do działania, lubią pracę, uśmiechają się do tych ludzi, gadają z nimi, wiedzą o wszystkim, a z drugiej strony oceniasz tego mężczyznę opartego na kiju jako spryciarza z dystansem. On patrzy, jest czujny, ale co jakiś czas, jak zobaczy, wiesz, nie wiem, kogoś niechlujnie się zachowującego, albo głupio gadającego, albo ładną kobietę, coś, co go trochę wytrąci z normalności, to po prostu się długo tam przygląda. Wydaje się być kpiarski trochę w tym wszystkim. I cóż dalej? Jedzenie jest pyszne. Dobrze. Mogłem zdobyć wcześniej jakąś informację, jak się pani Frida, jakie ma nazwisko? Czy to jest coś, co da się łatwo zdobyć? Dobrze. Założę, że pan detektyw może mieć w głowie katalog ważnej wiedzy użytkowej dotyczącej Uppsali. Frida się nazywa, przepraszam, już Kallström. Kallström. Dobrze. To ja tak podjadam i w momencie, kiedy zjem, rzucam okiem, kiedy jest wolniejszy moment, kiedy nie ma nikogo przy niej gdzieś, żeby podejść, podczłapać. Żeby móc porozmawiać z nią na odosobnienie. Dobrze. Pani Frida Kallström, prawda? Tak. Jak smakował gulasz? Bardzo dobry. Przyznam, że miałem nadzieję kogoś tu spotkać, ale muszę chyba zwrócić się do pani z oficjalnej stopy. Proszę spojrzeć, tu jest pismo pana detektywa Olsena. Myślę, że być może jest pani winna przysługę panu Olsenowi, gdyż wykazał się takim, powiedziałbym,
poczuciem przyzwoitości, że nie wysłał do pani policjantów, którzy narobili, że tak powiem, zamieszania. Ale dlaczego? Dlaczego mieliby tu przysłać policję? Ja nie rozumiem, czy coś się stało. Jeżeli mogę pozwolić panu, bo pan... Przejdźmy tutaj na stronę. Bardzo dziękuję. Pod schodami prowadzącymi na antresolę jest taki niewielki stolik, który jest trochę odsłonięty tymi schodami od reszty sali, przy którym ona możliwe, że robi jakieś prace takie papierkowe, zapiski, jakieś zamówienia, to tam sobie siadacie krzesło w krzesło, dziękuję. Blisko siebie. Proszę się nie martwić, nic strasznego, ale właśnie wiem, że klientelę często może odstraszyć widok policjantów. Mhm. Prowadzę śledztwo jako prywatny detektyw pomagający policji i mam poważne poszlaki sądzić, że niezidentyfikowany denat, który został znaleziony, mógł mieszkać tutaj wraz z innymi osobami i chcielibyśmy namierzyć jego rodzinę, aby przekazać te wieści i też dowiedzieć się, kim był, zidentyfikować go. No, ale w moich pokojach mieszka bardzo dużo osób, niektórzy dłużej, niektórzy na krótko. Rozumiem, ale ta osoba musiała mieszkać, przebywać tu jeszcze poprzedniej nocy, ponieważ sprawa jest świeża. I podaję jej rysopis, taki jak ustaliliśmy. Tego denata, tak? Tak, tego denata. Mam prawo podejrzewać, że mógł być w towarzystwie kogoś. Chciałbym te osoby poinformować, bo nie wiadomo, czy wiedzą, czy go poszukują, czy wyjechały już. Czy się rozdzieliły? Według tego, co pan mówi, chodzi o przybysza ze Sztokholmu, ten bodaj się nazywali go Wiktorem, a mieszkał z dwójką innych. Trochę wyglądali jak dziadek, ojciec i syn, ale z tego, co zdarzyło się zorientować, nie są ze sobą powiązani więzami rodzinnymi, ale jest starszy pan, taki tęgi, trochę arogancki, chyba nimi zarządzający. Najstarszy z nich ewidentnie jest ten właśnie Wiktor. Jak pan mówi, był. Ewidentnie kulejący mężczyzna. No i młody taki. Młody, ubrany elegancko i chodzący z nimi, ale sprawia wrażenie, że bardziej pasowałby do tańszego lokalu, gdzie można by się pobić. Odwiedzała ich tutaj często dosyć kobieta. Młoda, bardzo ładna, w pięknych sukniach. No, ewidentnie olśniewająca w mimo wszystko dosyć ładnym lokalu, jakim jest Malinowa Frida. Zaiste dziękuję, że przysłał Olsen pana, a nie policję w mundurze. Dziękuję za tę dyskrecję. Muszę pana jednak zmartwić, że nie widziałam ani jednego z nich. Podaj od wczoraj. Nie jedli tutaj kolacji, nie widziałam ich na śniadaniu. Mam taki zwyczaj, że kiedy na śniadaniu nie widzę gości, to pukam do pokojów, ale nikt mi nie odpowiadał. Odczekuję jeszcze następną dobę i dopiero wtedy wchodzę do środka. To jest bardzo niepokojąca wiadomość, ponieważ mam prawo podejrzewać, że dwójka towarzyszy tego mężczyzny także może być w zagrożeniu. Jeśli nie ma ich tam, to musimy ich jak najszybciej namierzyć, znaleźć jakiś kontakt, czy są bezpieczni. Wiem o nich tyle, że są ze Sztokholmu. Mieszkają tu już niemal 2 tygodnie. Mogę sprawdzić dokładnie kiedy, ale strzelam, że około 11 dni. Ten środkowy Wiktor, ten starszy... Czasem ten najmłodszy mówił do niego profesorze. Na pewno ta kobieta mówiła do niego profesorze, ale nie pamiętam imienia i nazwiska. A młody nazywał się, no, specyficzne imię, Hakon. 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 Miałam nadzieję, że nigdy nie pęknie mu jakaś zakładka bezpieczeństwa. To ten jeden z tych typów ludzi, który odpala się i potem bardzo trudno go ugasić. Nie lubię. Zabym. Mam co prawda Gunara, mojego zięcia i jego kij, ale... No ale okazuje się, że nie potrafię pomóc. Czy pan chce, żebym wpuściła pana do pokoju? Prawda jest taka, że
mogło się wydarzyć dwie rzeczy. Albo ja obejrzę teraz i zdam panu Olsenowi raport i on nie będzie tu nikogo przyzywał, albo wieczorem wyślę tu po prostu... Chodźmy. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Kaja! Podbiega ta młodsza kobieta. Ona szepcze jej trochę na ucho, po czym sięga dosyć ordynarnie pod spódnicę, podnosząc ją, także widać połowę uda, ale ma gdzieś tam podpiętą taki naprawdę duży pęk kluczy. Odpina te klucze i trochę starając się robić to dyskretnie, idzie na górę, pokazując ci, żebyś szedł za nią. To jest pokój... Schody? Mhm. Ach, schody. No, schody. To trochę trwa. To jest przeciwnik Ricarda od wielu lat. Schody. No to ona próbuje ukryć, wiesz, taką irytację, bo wydłużony pochód po schodach może zwrócić większą ilość uwagi i ona czeka na górze i próbuje zniknąć. No ale w końcu trochę zasapany, bo tu jest mocno ogień w kominie rozpalony w związku z pogodą, lekko spocony jesteś przed drzwiami, które ona pokazuje w tej starszej części budynku, więc tak naprawdę z wyjściem na antresolę. Otwiera drzwi. W momencie, kiedy przekręca klucz, to spogląda na ciebie, tak jakby dopiero teraz do niej dotarło, że tam mogą być zwłoki, albo tam może być coś. Więc kiedy otwiera i wyciąga klucz, robi krok w tył, żeby zrobić ci miejsce. Zerkam. Nie wchodzę jeszcze, zerkam. I mówię, halo? Cisza? Zapach dymu. Niegroźny, raczej palonych świec, niewywietrzenia, czegoś takiego. Puste. Nic niesamowitego. No dobrze, trzeba się przyjrzeć. Zobacz, może uda się nam zidentyfikować te osoby, żeby poinformować lub odnaleźć. Dobrze. Wchodzę. Tak jakby to była typowa czynność, którą robię. Przeglądanie pokoi innych ludzi, a później w sumie zdaję sobie sprawę, że to jest typowa czynność, którą robię. Duży bardzo pokój. Trzy łóżka. Przy każdym łóżku komoda. Ewidentnie użytkowane w takim sensie, że na komodzie leży jakaś koszula, jedno z łóżek jest niepościelone, tutaj stoją buty, w sumie trzy kufry takie podróżnicze i to są elementy dosyć normalne, ale jest dość duże okno i tuż nad tym oknem rozpoczyna się skos dachu. I w tym skosie też jest okno. Więc jest to bardzo jasne pomieszczenie. I na podłodze, tuż pod tymi dwoma oknami, jest narysowane białą kredą koło, w tym kole krzyż. W każdym miejscu, gdzie koło styka się z ramionami tego krzyża, są poustawiane cztery świeczniki. Na tych świecznikach świece, które nie palą się teraz, ale są ewidentnie takie wypalone z wybrzuszonym woskiem. Trochę poprzestawianych mebli. Niedużo. To nie tak, że ktoś tu się bił i szarpał, ale jakiś taki gwałtowny ruch był, ponieważ jedno z krzeseł leży na podłodze, jedno łóżko jest trochę odsunięte i to po chwili dostrzegasz i widzisz. Wokół okna, tego na pionowej ścianie, na drewnianej ścianie są ślady pazurów. Dosyć głębokie i grube bruzdy. Samo okno przy uchwycie, też na drewnianej ramie są ślady pazurów. Cóż tu jeszcze? Na komodzie przy jednym z łóżek nie ma ubrań, tylko jest taki
taka otwarta skrzynka, a w skrzynce kilka słoików, tylko nie ze szkła, tylko albo z... To są raczej metalowe rzeczy, takie pudełka raczej, i część z tych pudełek jest otwartych. Jak zaglądasz, to tam są różnokolorowe proszki. Kiedy delikatnie wąchasz, to rozpoznajesz, że są to albo zioła, albo też i chemikalia. Pierwsze jakieś takie skojarzenia z ziołem uspokajającym. Jest może nasenne, czy coś takiego, ale to trochę wygląda jakby to był zestaw różnych, nie wiem, właśnie ziół, proszków, może leczących. Nawet jest obok taka niewielka kuchenka, taki ognik z palnikiem i takie specjalne łyżeczki, którymi można te, mieszać te prochy. Już. Cóż tu jeszcze? I to jest wszystko, co możesz zobaczyć po, wiesz, po chodzeniu, po oglądaniu. Możemy też się pobawić w szczegóły rzeczy prywatnych, tych, które są w komodach i kufrach, a jeśli chciałbyś znaleźć wszystko, a jest jeszcze coś do znalezienia, to będzie wymagało testu na śledztwo. Zróbmy ten test, to będziemy wiedzieć, o czym rozmawiać, bo na pewno kluczowy jest jakaś identyfikacja większa, jakieś pisma, listy, coś, co dalej zaprowadzi, ale też jestem ciekaw. Tu rzeczy jeszcze, póki jest tu pani Frida, to zapytam. A ciekawe, proszę mi powiedzieć, w jakich porach oni tu bywają, wychodzili? Może pani to kojarzy? Czy coś było w tym nietypowego? Może wychodzili nocą? Nie, nocą dosyć późno któreś z nas jest w naszym kwasie, ale nigdy nie widzieliśmy, przepraszam, nie widzieliśmy ani nie omawialiśmy tego, żeby oni prowadzili nocny czy jakiś hulaszczy tryb życia. Raczej zakładałam, chociaż naprawdę staram się nie wnikać i nie rozmyślać o tym za dużo, ale że to odwiedzają uczelnie. Może, nie wiem, czy na uczelniach wyższych są jakieś takie rzeczy, jak jakieś święta, które trwają tak długo. Trudno mi to było odgadnąć tak naprawdę, ale nie zwracali na siebie uwagi. Słyszała pani jakieś dźwięki dochodzące z pokoju? Nie, ja jestem sama dosyć głośną osobą i robię dużo hałasu przy sobie na dole. No, jeśli pan chce, mogę spytać się córki albo zięcia. Bardzo chętnie, ponieważ proszę zwrócić uwagę, wygląda jakby trzymali tu jakieś zwierzę. Ale myślałem, że to chyba niemożliwe. Chyba, że te zatrobania tu były, przepraszam. Może się... Nie było. Ciekawe, czy ktoś mi za to odda pieniądze. Ale dobrze, na razie rozumiem. Bardziej trzeba ich znaleźć. Rozumiem, prawda? Powagę sytuacji. Pozwoli pan, że pójdę na dół, spytam się córki i syna. Możemy przymknąć drzwi, żeby inni goście też tutaj nie mieszczy, może. Bardzo dziękuję. Rozumiem sytuację, nie ma problemu. A ja się wtedy rozejrzę. To miejmy ten rzut z głowy i zobaczymy, co z tego wyniknie. To lubka leci. Przyjrzeć się. Czy może to łupą na przykład na te zadrapania spojrzę, może jakieś rady ciekawe, czy kości nas zawiodą dzisiaj? Nie wiem, pewnie tak. Mam 6. Masz. Ale ja będę chciał się sforsować do jeszcze jednej 6, ponieważ jest coś, co ja z talentu mogę wyciągnąć za dodatkową 6, nawet jeśli ty nie masz dla mnie. Dobrze. Więc to jest taki, powód to... mojego. Niestety tu chodzi o wygranie w grę. I to jest bardzo fajny rzut, bo mam jeszcze 2 6, czyli razem 3 6, znak numer bestii. Nasz pastor się cieszy. Dokładnie, bestia pomioty. Plus 1. Tylu pastor właśnie się zadławił, nie wiadomo czym. Jakiś pyłek mu wpadł. Dobra. Ale on od razu wie, z czego to wynika, więc... Dobrze. Zatem, 6 numer 1 poszerza wiedzę w taki sposób. W komodzie jednego z nich jest bardzo gruba teczka z papierami. I po krótkiej analizie stwierdzasz, że są to
prace naukowe studentów na jakiś temat filozoficzny. Wygląda jakby ktoś wziął do, wiesz, do sprawdzenia sprawdzianów. Ewidentnie są podpisani, piszą na ten sam temat, różne charaktery pisma i są w teczce. Już, przepraszam, już się przeskrolowałem. Prywatne ich rzeczy i ubrania wskazują dosyć wysokie uposażenie. To są wszystko dobre, dobre jakościowo ciuchy. Jako że Kim Olsen wspomniał o tej metce z butiku, to dostrzegasz, że wszystkie mają taką samą metkę z tego samego butiku w Sztokholmie. Cóż jeszcze? Te ślady wokół okna, jak się bliżej przypatrujesz, oczywiście doskonale pasują do śladów, które znaleziono na klatce piersiowej Denata. I w tym samym, w tej samej komodzie, jeszcze inaczej, przy innej komodzie jest na takim haku zawieszona kurtka i w tej kurtce jest pugilares. W tym pugilaresie jest trochę koron szwedzkich pieniędzy, ale jest też dokument poświadczający imię i nazwisko. Imię już znasz, a nazwisko to Svensson. Viktor Svensson, wykładowca Uniwersytetu Sztokholmskiego, lat 32. A ostatnia rzecz, którą znajdujesz, to drewniana skrzynka, która jest pozytywką, jest podłużna. Ma jakby w pokrywę wciśniętą sylwetkę baletnicy. Nie widać tej baletnicy w momencie, kiedy jest zamknięta, ale jak wymyśliłeś, jak otworzyć tę pokrywę, to ptęks, automatycznie taki mechanizm sprawia, że ona staje na jednej nodze w tej trójkątnej spódnicy i po otwarciu można nakręcić mechanizm i ona zaczyna grać, ale twoja szóstka polega na tym, że odkrywasz, że można te wnętrze skrzynki podnieść i w środku znajdujesz list. List jest bardzo krótki i jest w nim napisane następujące coś. Drogi profesorze Thies van Geldern, Thies van Geldern, przecinek. Czas, byś uznał organizację, determinację i przewodnictwo Rosenborgów w Malmę. Zapraszam do nas, by złożyć przysięgę. Ulf Mortensen. Wiesz tam treść potem na czas? Tak, tak, oczywiście. Papier mi się kończy. Zatem adresatem, właścicielem pozytywki, możliwe, że też tej teczki z papierami, jest niejaki Thies van Geldern, a napisał do niego Ulf Mortensen z Malmę. Ty wydałaś się wcześniej Ricardzie von Ascheberg, tak też mówiłeś, nieco zorientowany w kwestiach towarzystwa i Wesen, interesowałeś się tymi rzeczami, dlatego Rosenbergowie nie jest dla ciebie specjalną tajemnicą. Otóż w pewnym momencie, paręset lat temu, doszło do rozłamu w towarzystwie i Rosenbergami nazywa się odłam, który miał bardzo inne podejście niż na przykład Linneusz. Ale jakby dzieje Linneusza to późniejsze dzieje, a ten rozłam polegał na tym, że jedni w towarzystwie chcieli badać Wesen i próbować rozwiązywać wspólnie problemy pomiędzy Wesen a ludźmi, a Rosenbergowie uważali, że Wesen to są złe stwory i trzeba przed nimi bronić ludzi, a najlepszą obroną jest atak. Z tego, co pamiętam, ja teraz tutaj kiedyś wiem, że tu jest sam detektyw, ale jakby tą informację troszeczkę mieliśmy też wcześniej, jak detektyw szukał jakichś danych a propos tej księgi Linneusza. Tą informację również. A to tak, to możliwe, bo oni się poniekąd o to też tłukli w tym towarzystwie. O te podejście
o to dwoiste podejście. Się pytaliśmy po prostu o to, o Lineusza, o jego pracę i o jego ogólnie życie. Teraz tak, jeszcze drogi Ricardzie, nadchodzi w pewnym momencie po tym twoim tutaj przeszukaniu z powrotem Frida i donosi ci tylko, że jej córka jest absolutnie przekonana, że wczoraj w ciągu dnia, bo aż weszła na górę, żeby posłuchać, dobiegał stąd w południe śpiew. A właściwie nie nazywa tego śpiewem, bo śpiew to coś ładnego, a to było takie burczące w kilka głosów, powtarzające się, no taki jakaś wokaliza, zaśpiew. Nie zna słowa murmurando, ale pewnie to o to jej chodzi. Dobra. Zostawiam cię na chwilkę z tymi wnioskami w malinowej Fridzie. O godzinie... Jeszcze szóstki jakby co. A, to przepraszam, tak, dokończmy to. Dobrze, dokończmy to, bo mój szósty zmysł teraz się odpala, kiedy wykonuję rzut na śledztwo. Mogę wydać te dodatkowe sukcesy, aby wyjść się paru rzeczy i ja bym wydał pierwszą szóstkę na to, by dowiedzieć się, uwaga, czy tu były Wesen. Jak widzisz, skąd może pochodzić odpowiedź? Z naocznych śladów, czy z przeczucia? To jest szósty zmysł, więc pewnie z przeczucia, no nie? Tak. To był powidok taki, który widziałem, że były elwy, które jakby mi się wydawało, że je widzę przez chwilę. Później, kiedy na rzece było, to była pewnie takie... Pewność, że już był przeprowadzany rytuał, która się objawiała taką skórą, gęsią skórką i przekonaniem, że tutaj czarowano. Więc to są bardzo takie dziwne wnioski dla detektywa. Coś nietypowego, coś dziwnego, coś takiego, czego on nie rozumie normalnymi zmysłami. To weźmy to z Fridy, która nie chcąc wchodzić do tego pomieszczenia z powrotem, mówi ci przez próg informacji, które pozyskała na dole od swojej córki Kai, że oni tutaj śpiewali, że tutaj się odbywało jakieś takie w kilka głosów mruczenie i jest moment, w którym ty słysząc mruczenie, kiedy ona mówi to słowo, po prostu delikatnie kładąc jej dłoń na ramieniu wypychasz ją, zamykając drzwi, bo wiesz, że musisz być sam. Jak się drzwi zamykają, to słyszysz takie powtarzające się, mantrujące, możliwe nawet, że słowa, których nie rozpoznajesz, ale kiedy się odwracasz, to jest w pomieszczeniu pełno dymu z tych świec. Te świece mają poustawiane nad płomieniami takie malutkie talerzyki na takich stojakach. Wypalające się proszki na tych talerzykach dają dziwną barwę temu dymowi oraz dziwny zapach, który jest trochę nieuchwytny, bo to jest takie widziadło raczej niż cokolwiek. Nie widzisz ludzi, którzy wydają te dźwięki, ale gdybyś chciał to zrozumieć kierunkowo, to oni stoją w tym okręgu, ale wiesz, że nikt z nich nie stoi w świetle okna. Tak jakby coś, co było za tym oknem, było istotne. Ta córka mówiła o dniu, o południu, więc co to mogło być? Teraz jest trochę później niż południe, ale próbując dodawać sobie te wszystkie zdarzenia, podchodzisz, wyglądasz, wiesz, na zachodnią stronę przez to okno w górze i mimo białego dnia widzisz tam talerz pełnego księżyca, takiego jaśniutkiego na dziennym niebie i w momencie, kiedy to widzisz, to słyszysz drapnięcie, takie właśnie o drewno. Nie widzisz łapy, ale z tej ramy okiennej, tuż przy uchwycie, lecą drzazgi. Wiesz, że to było nieumiejętne złapanie tego uchwytu okiennego w związku z tym, że się nagle ma wielką łapę. I kiedy widzisz wcześniej niedojrzane, ale rzeczywiście niewielkie strzępy takiego drewna polakierowanego na podłodze, to jesteś absolutnie pewien, że to było Wesen. Że oni tutaj przywołali, stworzyli Wesen. Czy tak może być? Może być, ale mam jeszcze jedną szóstkę. Proszę bardzo.
i chciałbym wtedy uzyskać więcej informacji na temat rodzaju tych istot. Co to było w Essing, żeby może na tyle, żeby mieć punkt zaczepienia później w studiach, w księgach. Było w Essing, które niewprawnie posługuje się przerośniętymi dłońmi sazur. Wiem, co ci powiedzieć, tylko próbuję wymyślić uzasadnienie, w sensie takie fabularne, żeby to nie było po prostu objawienie, ale i tak się chyba tym skończy. Że coś mi się teraz połączyło, co wcześniej czytałem. Co w ogóle odrzuciłem jako informację, na przykład nie ten. Teraz mi dobra, dalej nie pasuje. To jest fajny trop, a połączę to z tym, co też mi przyszło do głowy, że tak naprawdę mając przed chwilką te takie widzenie zainspirowane mruczeniem, tak naprawdę otwierasz okno, pyks, żeby zobaczyć, co się stało po drugiej stronie. I oczywiście napadało śniegu, ale gdybyś ty wyskoczył teraz, nawet w zdrowiu, to pewnie byś się połamał. Wnioskujesz, że wyskoczyło... No nie ma z tego oczywistego wniosku, ale masz szóste jakby przeczucie, że to jest coś bardzo dużego. Kiedy skleja ci się to, że taki sam ślad tych pazurów na klatce piersiowej i tutaj na tych deskach, to ten szeroki rozstrzał kroków, które goniły tego denata na piasku nad brzegiem, wydaje ci się, że to jest zdecydowanie wyższe niż dorosły mężczyzna. Może 2,5 metra, może troszeczkę mniej. Sąsiedzi mówili, że słyszeli boleściwy krzyk, a może wcale nie należał do ofiary. Wszak Tove wyczuła, że ofiara na sam koniec mówiła: proszę cię, przestań, przecież cię kocham, Ildo. Więc gdzie tutaj krzyk boleści? Może to ofiar, to napastnik krzyczał w ten sposób. Może wyrywając sobie sierść z jakiegoś smutku? Właściwie podpowiadam ci rzeczy z historii tych wydarzeń, ale niechaj tak będzie, że rzeczywiście przeczytałeś kiedyś informację, która jest w opozycji do tego, co wynalazłeś wczoraj w bibliotece w siedzibie. To była taka rymowanka w jednej z książek, która była żartem na tych wszystkich twardogłowych, którzy myślą, że już wiedzą. Że już wiedzą, że Wesen ma tyle wzrostu, tyle wagi, to trzeba zrobić, żeby je wywabić. Odkładając rzeczy z bajek do bajek, bo gdyby robili inaczej, to wiedzieliby więcej. I to wszystko się skleja w obraz wilkołak. Du-du. Czy tak może być? Może być. Syrena policyjna. Bardzo słabo słyszana przez ciebie, Rikardzie von Ascheberg, ale przejeżdżająca tuż pod nosem Tove i Niklasa, kiedy wyszliście z domu pastora, udając się do skraju ulicy, żeby znaleźć dorożkę wolną. Blisko będąc miejsca zbrodni, które oglądaliście wczorajszego wieczoru. I właśnie w Worms pojechał taki powóz konny, konie szybko, taką ręcznie nakręcaną syreną. Jeden z policjantów daje znak, żeby zejść z drogi i uważać. Niebezpieczne dni, doktorze. Ruch się tutaj zrobił. Czy chcecie się tam udać? Zobaczyć, dokąd pojechał ten powóz? Tak. Złapać dorożkę? Tak, czy powinniśmy twoim zdaniem podążyć? A czy może lekko naginając czasoprzestrzeń, ty, Rikardzie, zainteresowany syreną, też chciałbyś być w tej ostatniej scenie, patrząc, co się dzieje? No, oczywiście, oczywiście. Rikard pobiegł tam. Pokulał chyba.
pożyczyłem konia ze stajni z mojej nowego tego, a przyczyłem ostatnie jeździectwo. Dwa powozy policyjne. Możliwe, że przyjedzie jeszcze jeden. Policjant rozmawiający przy płocie z bardzo zdenerwowanym bogaczem, który ma dom z widokiem na miejsce zbrodni z wczorajszego wieczoru i który mówi, że zaalarmowało go bardzo głośne wybicie szyby. Więc mówiąc to pokazuje i dom obok niego, też wielka posiadłość, po sąsiedztwie ma bardzo duże, wysokie okna i jedno jest wyłamane całkowicie. Tak jakby ze środka ktoś wyrzucił coś bardzo dużego, jakiś mebel, albo może wyskoczył razem z tym oknem. I kiedy do właśnie rezydencji pana Giudera wchodzicie po bardzo szerokich schodach, w otwartych, bardzo wysokich, dwustronnych drzwiach stoją policjanci, którzy patrzą, a wy podchodzicie i patrzycie nad ich ramionami. Na duży hol, bardzo bogaty, z dwóch stron takie wijące się schody prowadzące na górę tej posiadłości. Na ścianie naprzeciwległej tego holu wielgachny portret, na którym jest trójka osób. Jest mężczyzna, chudy, wysoki, z brodą. Kobieta w jego wieku, trochę starszej wyglądająca niż on, po drugiej stronie, a w środku pomiędzy nimi bardzo piękna, uśmiechająca się młoda dziewczyna, a na podłodze pod tym obrazem rozszarpane zwłoki kogoś, kto kiedyś miał na sobie szlafrok, na stopach kapcie. Ale trudno jest ocenić, co się stało z tym kimś od mniej więcej brzucha w górę. Miazga poszarpana, nie do końca wiadomo, czy ramiona są dalej na miejscu, czy głowa. Widok jest absolutnie makabryczny. Ktoś bardzo długo musiał uderzać w to ciało, zanim opuścił je, biegnąc i zostawiając zakrwawione ślady, które trochę przypominają ślady zwierzęcia, i wyskoczył przez to okno, które zaalarmowało sąsiada. I na tym na dzisiaj zakończymy.